Witam Państwa w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie imienia Janusza Kurtyki, przystanek Historia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o undergroundzie, ale od takiej też strony trochę mrocznej. Porozmawiamy o artystach, porozmawiamy o narkotykach, porozmawiamy o wielu osobach istotnych dla tego środowiska, porozmawiamy o książce Zagranie na śmierć, bo ona stała się pretekstem naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Ale nie tylko, o hipisach również, bo jest z nami Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, czyli o tym wszystkim, co było takim życiem podziemnym, nieoficjalnym w PRL-u. Ale nim przejdziemy do tematu i przedstawię wszystkich gości, proszę Państwa, Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza 30 czerwca na debatę o godzinie 17, która odbędzie się przy ulicy Warszawskiej 5 w tamtejszym przystanku Historia. Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku między portretem społecznym a dynamiką zajść. Będzie to wykład przede wszystkim doktora Ryszarda Śmietanka-Kruszelnickiego, ale będzie potem też dyskusja i debata z autorem. Będzie m.in. pan profesor Julian Kwiek i pan profesor Marek Wierzbicki. Bardzo serdecznie Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na debatę. Debata też będzie transmitowana przez kanał IPN.tv na YouTubie, na platformie YouTube. A dzisiaj są z nami. Zacznę od Nestora, polskiego rocka i nie tylko, jazzu, free jazzu. Ja już sam nawet nie wiem, w czym pan Wojciech Konikiewicz brał udział, z kim grał. Grał chyba ze wszystkimi. Multiinstrumentalista, kompozytor także i od wielu lat także producent i człowiek, który troszczy się i dba o kulturę polską. Ja wiem, że to trochę brzmi bardzo górnolotnie, ale tak jest, bo z panem Wojtkiem przeprowadziłem często na zapleczu, na różnych zapleczach liczne dyskusje i jest przede wszystkim wspaniałym kronikarzem tej epoki, o której będziemy też rozmawiali, ale też człowiekiem, który ma ogromny dorobek artystyczny i mam nadzieję, że w końcu powstanie film o Wojciechu Konikiewiczu i tutaj patrzę prosto w oczy wszystkim decydentom, którzy mają wszystkie możliwe decyzje w swoich dłoniach, znaczy może nie tyle decyzje, co możliwość podjęcia owych decyzji, żeby wreszcie udało się zrobić po prostu film biograficzny o Wojciechu Konikiewiczu i epoce. Jest także z nami pan Bogusław Tracz, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, oddział katowicki. Jest w koszulce czasopisma, do którego pisze, periodyk Instytutu. Koszulka firmowa, undergroundowa. Pismo bardzo dobre, bardzo ciekawe. Tutaj mieliśmy kiedyś przyjemność też... Tak. No dobrze, czasopismo o historii Górnego Śląska, polecam Państwu, jest do nabycia na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i jest Tomasz Lada, dziennikarz, między innymi dziennikarz Życia Warszawy, Życia z kropką, Brum. Też niezły dorobek, ja już się pogubiłem, gdzie Tomasz Lada i do kogo i do czego pisywał. Autor też bardzo ciekawej książki, która jest książką o zespole Apteka. Trójmiejska scena, gdyńska scena rockowa, bardzo istotna na przełomie lat 80. i 90. i w zasadzie na początku 90. chyba najbardziej znany zespół trójmiejski. Nie mam nic tam do bielizny innych zespołów, które się oczywiście wywodziły z Trójmiasta. Gotowy jest też gdzieś tam film i spoczywa na jakichś półkach. I tutaj znowu oko do różnych decydentów, że publiczność by chciała ten film obejrzeć. Znaczy... Proszę bardzo, mikrofon. Ja akurat miałem przyjemność zobaczyć ten film i naprawdę dziwię się, że jeszcze nie został wyemitowany, bo to jest znakomity dokument pokazujący to, co działo się w Trójmieście na przełomie lat 80. i 90. Nie tylko w sensie muzycznym, ale także społecznym. To, co działo się w kulturze młodych w Trójmieście. I nie wiem, dlaczego od 2 lat ten film leży na półce. Rozmawiałem z reżyserem 2 czy 3 dni temu i on też nie wie, co się dzieje. No właśnie, co się dzieje, proszę Państwa, półki miały zniknąć, różne tajemnicze półki, sekretne szuflady, więc liczę, że że ten film po prostu jako publiczność będziemy mieli okazję obejrzeć, zobaczyć. Ja jeszcze polecam też książkę oczywiście Bogusława Tracza, Hipisi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975. W zasadzie to jest bardzo ciekawe. Tutaj chcę od Bogusława Tracza zacząć. Dlaczego poważny historyk poważnej instytucji poświęca swój czas i uwagę hipisom? Co zainspirowało? Bo to zawsze jest ten pierwszy haczyk. To ważny temat, mi się wydaje, no, oczywiście. Nam się wydaje, ciągle jeszcze mamy takie często postrzeganie świata społecznego, że te wszystkie tak zwane ruchy młodzieżowe, jak się to określili, czy też to, co się w ogóle działo wśród młodzieży w latach czy 60., czy 70., czy 80., że to wszystko jest właśnie takie mało ważne. A ja właśnie stawiam taką tezę, że nie, że prawda, tak nie jest, że w zasadzie druga połowa XX wieku to jest czas, który można powiedzieć należy do młodzieży. To znaczy młodzież wtedy otrzymuje prawo głosu w tym sensie, że inaczej, nawet jeżeli tego prawa głosu nie otrzymuje. Nawet jeżeli tego prawa głosu nie otrzymuje, to ta młodzież jakby tego prawa głosu w tym czasie domaga się, prawda? Albo inaczej zaczyna po prostu mówić swoim własnym głosem. I w tym sensie hipisi są bardzo poważnym tematem, bo są pierwszą taką kontrkulturową grupą w Polsce, nie licząc oczywiście wcześniej bitników, znaczy nie bitników, Boże, tylko bikiniarzy, którzy jednak nigdy nie byli do tego stopnia zauważalni i nigdy też nie wytworzyli jakiejś takiej własnej subkultury muzycznej też, nie? Byli w ogóle bardziej taką grupą, byśmy powiedzieli, towarzyską. A tutaj mamy jednak do czynienia z próbą, oczywiście bardziej czy mniej udaną, to jest też kwestia dyskusyjna, ale jednak z próbą nawiązania do tego, co się w tym samym czasie działo na Zachodzie. No. I w tym sensie hipisi jakby zapoczątkowują to, co później będzie miało swoją kontynuację w latach 80. w taki bardzo silny sposób już, prawda, kiedy mamy tą eksplozję różnego rodzaju ruchów kontrkulturowych, bo w zasadzie można powiedzieć, że lata 80. przynoszą nam całą gamę już tej młodzieżowej kontrkultury, która oczywiście miała swoje blaski i cienie, nie? Dzisiaj porozmawiamy też o blaskach i o cieniach. Ale jeszcze pytanie o to, w jaki sposób owi hipisi przywędrowali do Polski? No, ja stawiam taką tezę, że nie możemy mówić o czymś takim jak ściśle oddzielająca Polskę od Zachodu żelazna kurtyna. Że jednak mimo to, że oczywiście ta żelazna kurtyna istniała, to nie jest tak, że to jest jakiś, prawda, wymysł historyków, to jednak to nie jest tak, że pewnego rodzaju trendy, zwłaszcza w sensie przemian kulturowych, w sensie mody i tak dalej, że one do Polski nie docierały. One oczywiście przenikały przez tą żelazną kurtynę w sposób bardzo ograniczony, w sposób, prawda, inny niż to miało miejsce w krajach, że tak powiem, demokratycznych, w krajach wolnych, gdzie ten, prawda, przepływ kulturowy był w zasadzie nieograniczony. Ale tutaj mamy właśnie przykład oddziaływania kultury zachodniej, bardzo silnej, wtedy bardzo takiej ekspansywnej, w sensie w ogóle no już dominacji nowych mediów, bo prawda, wchodzi telewizja, przekaz radiowy jest po prostu rozhuśtany już na wszystkie w ogóle możliwe sposoby, istnieją, prawda, na Zachodzie tysiące stacji radiowych i tak dalej. I to wszystko do Polski mimo wszystko jednak dociera. To znaczy to nie jest tak, że ta Polska była, prawda, całkowicie odcięta od tych w ogóle wpływów zachodnich. Natomiast to dociera w niewielkim, prawda, stopniu, czyli jakby główna, podstawowa różnica jest taka i to będzie też różnica tego ruchu hipisowskiego w porównaniu z latami 80. też, że jeżeli ten ruch hipisowski na Zachodzie był tak naprawdę ruchem masowym. To znaczy dziesiątki tysięcy młodych ludzi w Stanach, czy to prawda, w Wielkiej Brytanii, w Holandii uczestniczyło w różnego rodzaju imprezach, jeździło na koncerty, prawda, spotykało się w miejscach publicznych, zapuszczało długie włosy i tak dalej. To jednak w Polsce to był bardzo długo ruch, można powiedzieć, niewielki, jednak elitarny, ograniczony do dużych miast, prawda, do pewnego rodzaju skupisk bardzo specyficznej młodzieży. Oczywiście to się zmienia z biegiem czasu. Lata 70. to już jest, że tak powiem, zmiana, bo ta Polska jest trochę bardziej otwarta i mimo wszystko też trochę bardziej tolerancyjna zaczyna być. No i lata 80. to już jest jakby zmiana też bardzo silna i jakościowa, aczkolwiek też wydaje mi się, że jednak tak naprawdę eksplozje przynoszą dopiero lata 90., prawda? Końcówka lat 80., przełom lat 80. i 90. Więc... Ja to chciałem tytułem uzupełnienia. Pan mówi o tym, że ten polski ruch hipisowski się rozwijał w dużych ośrodkach. Otóż nie wyłącznie. Ja znam taki bardzo czarujący i niezwykle ujmujący przypadek, mianowicie chyba najstarszego hipisa w Polsce, mówię o PRL-u, Czesia Chabowskiego z Cekcyna, który w 1966 roku założył w Cekcynie na wsi piwnicę hipisowską. Ten człowiek jest skarbnicą wiedzy o początkach tego ruchu w Polsce w ogóle i w szczególności w tamtym regionie. Tam mieli różne ciekawe epizody, bo oczywiście natychmiast milicja się nimi zainteresowała, bo mogło to być przeciw władzy ludowej, no ale po sprawdzeniu okazało się, że tylko mają długie włosy, grają na gitarach i puszczają sobie muzykę z magnetofonu, no to położono na to kreskę. Mało tego, oni się stali z czasem takim rodzajem lokalnej ciekawostki, jak jakieś ciele o dwóch głowach, że nawet jakieś artykuliki, wzmianki w lokalnej prasie zaczęły się pokazywać, że o, u nas w Cekcynie mamy taką właśnie piwnicę hipisowską. Więc takie były też odnogi tego ruchu. Czesław Chabowski jest zresztą piękną postacią, ponieważ całe życie po skończeniu studiów był nauczycielem w rodzinnym mieście, znaczy w rodzinnej wsi i nigdy się z niej nie wyprowadził. A teraz realizuje marzenie swojego życia, gdyż od 3 lat z moją pomocą organizujemy u niego na jego terenie prywatnym, agroturystycznym festiwal pod nazwą Moc Kwiatów, festiwal neohipisowski. Super. Więc takie historie są i od razu tutaj wszystkich zapraszam na ten rok. W sierpniu od 19 do 21. Spotkanie z Czesławem może być bardzo instruktywne dla wszystkich i ciekawe, bo on ma taką nawet izbę pamięci hipisowską z Cekcyna w swojej posiadłości, ją chętnie udostępnia. No i jest kopalnią wiedzy o tych pra czasach polskiego hipizmu. A jak jesteśmy w Instytucie Pamięci Narodowej, jak na ruch hipisowski, może inaczej, do jakich dokumentów udało się dotrzeć, co o hipisach myślało, co wiedziało właśnie SB, Milicja Obywatelska? Znaczy tutaj jakby sytuacja się, że tak powiem, rozwijała z biegiem czasu, bo na początku SB bardzo się zainteresowało hipisami, traktując ich oczywiście, co jest w jakimś sensie śmieszne, nie? Jak się na to popatrzymy. Inaczej. Na początku w ogóle nie dopuszczano do siebie takiej myśli, że coś takiego może się w ogóle w Polsce pojawić, prawda? Że jakby cały czas w ogóle przykładano do młodzieży ten taki wymarzony, socjalistyczny, że tak powiem, wzorzec, że ta młodzież będzie się chciała, prawda, uczyć, potem będzie chciała iść do wojska, no bo, prawda, na 2 lata trzeba iść, każdy musi, a co cię nie uczyni mężczyzną, jak właśnie, prawda, wojsko, jeżeli chodzi oczywiście o chłopców, a potem, że będą chcieli iść do pracy, najchętniej wstąpić do Związku Młodzieży Socjalistycznej jeszcze w ogóle po drodze i tak dalej, i tak dalej. Jakby można powiedzieć funkcjonariuszom SB, ale nie tylko, bo także tym dygnitarzom partyjnym nie mieściło się tak do końca w głowie, że można mieć inny pomysł na życie i oni oczywiście początkowo myśleli, że to są jakieś działania można powiedzieć, antypaństwowe, nie? Że to są w ogóle działania prowokowane specjalnie przez ambasadę amerykańską, przez jakieś nie wiadomo, prawda, jakie wrogie siły i tak dalej. Szukano przyczyn, mówiono, że to jest tak zwana dywersja ideologiczna i tak dalej, i tak dalej. Tu byśmy mogli przykłady w ogóle mnożyć. Dopiero po kilku latach, i dlatego ja kończę książkę na 75 roku, bo to jest taki ważny rok z kilku, prawda, względów. Po pierwsze dlatego, że się, o czym jeszcze będziemy tutaj mówić, dlatego, że się w ogóle pojawia tak zwana polska heroina i ona wtedy zaczyna, że tak powiem, swój w ogóle nieszczęsny, tragiczny pochód przez Polskę. Ale też jest inna kwestia. W 75 roku ta nasza służba bezpieczeństwa, ci nasi funkcjonariusze nieszczęśni, dochodzą do wniosku, że to jednak nie jest zagrożenie dla państwa i ustroju, a jeżeli już, to ma się tym w ogóle zajmować milicja kryminalna. Czyli jakby, oczywiście, to nie jest tak, że oni jakby pojedynczych, że tak powiem, osób dalej nie inwigilują, bo ta inwigilacja będzie w ogóle trwała, ale jakby generalnie dochodzą po tych kilku, że tak powiem, prawda, doszukiwania się jakichś nie wiadomo jakich sił, oni dochodzą do wniosku, że to jednak jest zjawisko, które nie jest, jakby to chcieli powiedzieć, nie jest to inspirowane z zewnątrz w tym sensie, że, prawda, za tym w ogóle nie stoi ani, prawda, CIA, ani za tym nie stoi FBI, ani i tak dalej. Czyli jakby no, nie godzą się z tym, ale jakby przyjmują to jako pewnego rodzaju element, że tak powiem, kultury młodzieżowej. Oczywiście to nie jest tak, że oni mówią, okej, to my teraz zostawiamy wszystkich w spokoju. Ja pamiętam tamten czas i mogę dopowiedzieć tyle, że była rzeczywiście taka stopniowa droga od aktów dość agresywnej kontroli. Ja tu chcę przypomnieć słynną niedzielę w Bydgoszczy, akurat nie krwawą, tylko to tak przenośnie się mówi o niedzielach i Pisowska. To był generalnie okres kilku dni, kiedy po prostu w Bydgoszczy urządzono taką nagonkę na ludzi z długimi włosami i ich tam ściągano do suk milicyjnych i strzyżono przymusowo i robiono im różne przykre rzeczy. Ten kierunek dosłownie chyba tam po roku czy po 2 latach się już gdzieś rozpłynął w niebycie. I potem ten cały ruch hipisowski rzeczywiście był już traktowany jako taki rodzaj kolorytu młodzieżowo-środowiskowego. Nawiasem mówiąc, no, ci ludzie, którzy znali tych najbardziej zaprzysięgłych hipisów, to wiedzą o tym, że w owym czasie została wytworzona taka dość spora, że tak powiem, ilościowo tendencja, że po prostu niektórzy z tych ludzi przenosili się na przykład na wieś, typu taki Janek Dreptak na przykład ze swoimi 5 nieformalnymi żonami wylądował gdzieś tam w Sudetach, w Kotlinie Jeleniogórskiej i on tam sobie żył spokojnie, ta dzieciarnia się tam uganiała po ogrodzie, te dziewczyny tam były z nim, wszystko to się jakoś tam w kwiatach i w falbankach i w pacyfach urządzało i oni sobie tak żyli zupełnie prowadząc żywot sielski, anielski, no zgodnie z tymi ideałami na aucie tego stowarzyszenia socjalizmu ze społeczeństwem, czyli po prostu klasyczna filozofia hipisowska drop out, czyli odpadnij i idź w dzicz, idź w głusz, idź na wieś. Znaczy tutaj tylko dodam tak, że oczywiście jak się w ogóle patrzy na akta, czy to w ogóle akta esbeckie, czy akta, prawda, milicyjne, bo te sprawozdania milicyjne też miałem w ogóle w rękach, no to faktycznie początek lat 70., koniec lat 60. to w ogóle w zasadzie osoba, która miała długie włosy, mogła się liczyć z bardzo różnymi nieprzyjemnościami, począwszy od tego, że, prawda, mogła być pobita, mogła, prawda, trafić na komisariat, gdzie w ogóle przymusowo te włosy były w ogóle obcinane. Najczęściej potem wystawiano takie zaświadczenie, że obcięto ze względu na w ogóle tego, na to, że osoba miała wszy. Oczywiście to bzdura, bo najczęściej ta osoba tych wszy nie miała. To była wymówka. Ja osobiście pamiętam ze swojego liceum ogólnokształcącego taką akcję, kiedy był tam jeden z moich kolegów z klasy równoległej. W Toruniu? W Toruniu, tak, w 5. liceum ogólnokształcącym. I tam normalnie jakiś jeden z profesorów, zresztą bodaj od fizyki, no tam próbował go zaciągnąć do pokoju nauczycielskiego i nożyczkami go tam obstrzępić, ale ten stawił opór i skończyło się tylko na przepychance. To był jedyny znany mi taki epizod. Potem doszło do pewnego przesilenia, w którym zresztą mu świętej pamięci brat Jacek brał udział, który miał też włosy w ogólniaku do pół brzucha i prawda, wiązania słupów na koszulkach i potem rozwiązywania, malowania tych pacyfek i tak dalej. Ludzie w dżinsach i w spodniach typu dzwony stali się normalnym elementem takiego krajobrazu miejskiego. Aczkolwiek tutaj muszę przyznać, że ja znam ludzi, którzy jeszcze w latach 80., czy już bardzo późno, w szkole średniej mieli przez w ogóle długie włosy problemy, nie? Musieli, na przykład były takie sytuacje, że ludzie musieli te włosy, prawda, z różnych powodów, najczęściej właśnie pod koniec roku był taki przymus, że no owszem, zdasz do następnej klasy, ale pod warunkiem, że prawda, obetniesz włosy. No, albo podwiążesz, to tam były takie technologie typu jakiś koczek z tyłu czy coś, ale to, no to już była czkawka, to nie była jakaś reguła. Mówimy o włosach, ale chciałbym teraz oddać głos autorowi książki, Tomaszowi Ladzie. W ogóle skąd wziął się pomysł na książkę? Trochę ujawnię kulisy, że to jeszcze powinien być z nami Maciej Chmiel tak naprawdę, nie? Tak, żeby tutaj dopełnić jak gdyby obrazu całej dyskusji, powinien być Maciej Chmiel. My jesteśmy, dla tych Państwa, którzy nie są w Warszawie i nie wiedzą, gdzie jest przystanek Historia, to jesteśmy bardzo blisko, jakieś 300 metrów od ulicy Polnej. Na Polnej jest klub Remont, który zresztą chyba jest w remoncie. No Polna Armii Ludowej. Formalnie to jest Waryńskiego. No. Tak, w ogóle to jest ulica Waryńskiego, tak. To jest w ogóle jeszcze bardzo ciekawa. Nic się nie zmieniło. Tak nie, ten biedny Waryński to akurat jeszcze może być jako patron. No, w odróżnieniu od Armii Ludowej, której mówimy stanowcze nie. Także. Waryński to jeszcze taki... Drogi autorze, więc... No i teraz zanim to właśnie, bo myśmy się tak zagadali o tych hipisach, ale to było bardzo ważne, bo to, że tak powiem, podglebie tego, o czym traktuje ta książka, a teraz już przeskakujemy de facto do lat 80. i to Tomek Lada wykonał, chcę powiedzieć tytułem wstępu, fenomenalną robotę. Ja jestem jednym z ludzi, którzy tam w tej książce mówią o naszych przyjaciołach, kolegach, którzy niestety przegrali walkę z narkotykami i powiem, że to jest pozycja, której jeszcze nie było w historii polskiej muzyki. Ona zdecydowanie zrywa ze stereotypem o opowieści z jednej strony tylko o muzyce i o życiu w tamtych czasach, natomiast pokazuje odwrotną, tę niewidzialną, ciemną stronę Księżyca, której nigdy nie ukazywano w polskiej literaturze i myślę, że to jest dopiero początek tego trendu. I ja wyrażam taką nadzieję i na szczęście też wydawnictwo Czarne, które jest wydawcą Tomasza Lady, bardzo dużo książek, zresztą bardzo interesujących, o muzyce amerykańskiej, w ogóle anglosaskiej, już wydało i przybliżyło polskiemu czytelnikowi. I to też jest taki wyraz, znaczy to też daje do myślenia, dlaczego my nie opisujemy polskiej kultury, polskiej historii, bo to już trzeba tak to nazwać, w ogóle w tak drobiazgowy, interesujący sposób. Przepraszam. Tomasz Lada przełamuje na szczęście to czarne pasmo jak gdyby udawania, że wyparcia w ogóle całego okresu z historii polskiej kultury. Ja jestem taki rocznik, jaki jestem, jak widać na załączonym obrazku, ale dla mnie ta muzyka z lat 80. Wymienię chociażby 2 płyty, wymienię 3, bo jeden z bohaterów książki jest tutaj bardzo ważny, czyli Brygada Kryzys, płyta z 83 roku, i Nowe sytuacje Republiki, czy Nowa Aleksandria Siekiery. To są, proszę Państwa, płyty, które po latach sobie odpalam raz po raz. To są płyty, które równie dobrze mogły powstać wczoraj. Ich brzmienie, ich pewnego rodzaju melancholia, czy skłonność, czy oddanie pewnego rodzaju melancholii bardzo takiej nieoczywistej. No to są rzeczy, które, to są rzeczy po prostu... No poza czasem, tak, uniwersalne. Tak. Tam myślę, jeszcze że... można dodać do tego towarzystwa, o którym mówiłeś, to tak istotną rzecz, żeby nie było to warszawocentryczne, że jednak był jeszcze Lech Janerka i ten krąg wrocławski, więc tam to się rozprzestrzeniało na różne środowiska i rzeczywiście no, produkty tamtego czasu są odporne na jego upływ. Natomiast jak pan mówi tutaj o tym niezrozumiałym milczeniu wobec tej kultury i jej historii, to ja powiem, że ono jest proporcjonalne do tego, co nas otacza. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy w 30 lat po tej niby wielkiej wiktorii i po tym okrągłym stole, 30 lat z hakiem już, że my jesteśmy wciąż w rzeczywistości takiej, w której na przykład w mediach, o zgrozo nawet narodowych, dominuje muzyka anglosaska. Muzyka polska jest w proporcji rzędu 20 parę, 30% maks, co jest jakby żenującą sytuacją, ponieważ... Ja bym nawet tutaj tylko się wtrącę słowo, ja bym nawet, prawda, powiedział więcej, że w latach 80. więcej się w ogóle słuchało muzyki polskiej niż dzisiaj. Tak mi się wydaje, nie? To jest oczywiście w jakiś sposób uzasadnione historią, natomiast chcę powiedzieć, że w ogóle stosunek do kultury wszystkich kolejnych władz w Polsce, włączając tę ostatnią, jest niezbyt przytomny, ponieważ ta kultura jest traktowana albo w sposób instrumentalny i płytki, a więc czysto utylitarny, to znaczy co my jako politycy możemy z tej kultury wyciągnąć, żeby nam było lepiej, albo w ogóle jest jakby ta kwestia pomijana. Nie ma w Polsce... Jest kontynuacja i powstaje duży film o jednej z wokalistek, która w okresie minionym świetnie się miała i... Ależ tak, no bo to jest... Tego rodzaju historią muszą być karmieni. Ale oddajmy głos autorowi, bo jednak, także przy pana udziale, jakaś praca bardzo istotna została wykonana. Praca, która, ja uważam, Tomaszu, że to jest książka, która jest gotowym scenariuszem filmowym. To znaczy żaden reżyser dokumentalny nie musi się już w zasadzie trudzić. Wystarczy jakby trzon tej książki przełożył na scenariusz filmowy, dotarł do świadków, do których dotarłeś i zrobił film. I to byłby arcyciekawy film, bo to jest bardzo dobra książka, która już jest, proszę Państwa, na liście bestsellerów, więc proszę się wyposażyć, żeby Państwo widzieli, o czym mówiliśmy. Autorze, dlaczego? Tłumacz się. Głośno. Wiesz co, ja przede wszystkim siedziałem w tej kulturze od zawsze. Na pierwszy koncert wchodziłem jako 13-14-latek, na początku lat 80. Ja byłem na tym wspomnianym koncercie Dezertera tutaj w klubie przy kościele Świętego Michała na Skarpie. Ja chadzałem do remontu, ja chadzałem do hybryd, ja patrzyłem na ten świat, więc wiedziałem, że ten świat wygląda trochę inaczej niż w naszej literaturze, która zresztą jest zbyt uboga. Ale to, co powiedział Wojtek, że kultura jest traktowana po macoszemu. Tak, chodzi, i przepraszam, małe jakby wejście tutaj. Po prostu to, o czym my mówimy, to była kultura żywa. Tak. To nie była kultura pomnikowa, koturnowa, muzyka poważna, literatura, film i na baczność, bo my tu kulturnicy, nic z tych rzeczy. To była kultura żywa, będąca w nurcie życia z wszystkimi upadkami i wzlotami, ale to było coś, co było fenomenem tamtych czasów i w dodatku znacznie nas różniącym od krajów ościennych w tym obozie komunistycznym. Tak. Więc to jest ta sprawa i to, co Tomek mówi, już zaraz się wyłączam, to, co Tomek mówi, jest typowe dla tamtej epoki. Pan doktor był łaskaw powiedzieć, że bardziej słuchano wtedy polskiej muzyki. No słuchano, bo socjologicznie to było uzasadnione. Ci młodzi ludzie, te generacje, które wchodziły w życie coraz bardziej dorosłe, co one miały do wyboru? Jaki rodzaj świata? Telewizję, która łgała i puste sklepy i kartki na mięso. No tylko to. Tu był tylko ratunek. Nie, dlatego, ale ja myślałem o tej książce nie jako książce, która pokaże drugie dno subkultur. Ja przede wszystkim myślałem o tej książce jako książce o ludziach. Oni byli dla mnie podstawą. Ja uważam, ja jestem z tego typu dziennikarzy starych, którzy uważają, że najważniejszy jest człowiek. Może tak. Którzy uważają, że najważniejszy jest człowiek, a przez człowieka możemy opowiedzieć pewne zjawiska. I tak naprawdę ten Roth i Robert Sadowski siedzieli we mnie od dawna. Jasiu Roth siedział we mnie od Ruprege w 1989 roku. Pamiętam, że to był koncert Janerki po powrocie ze Stanów, już bez niego w składzie. I pamiętam, że wszyscy opowiadali, że to się w ogóle nie nadaje do niczego, bo z Janerką nie gra Jasiu Roth. I ja pamiętam, że wtedy zacząłem, i tam pojawiły się opowieści na tym Ruprege, że Jasiu Roth już nie żyje, że Jasiu Roth przedawkował na sesji u Janerki, a ja wiedziałem, że żyje, bo go widziałem 2-3 dni wcześniej koło mnie z Gutkiem, stał na przystanku. Trzymaj mikrofon przy ustach. No. Także ten Roth mnie fascynował od tamtego czasu bardzo. Sadowskiego znałem po prostu. W tej książce miało się pojawić kilka innych postaci, ale właśnie Maciej Chmiel, były menadżer Dezertera, powiedział mi, że ja się nadaję na faceta, który opowie historię Skandala. W sumie zdziwiłem się, bo tak naprawdę przypomniał mi Skandala, którego znałem też. I jak gdyby bardzo mi pomagał, jak gdyby adresami, nazwiskami i tak to powstało. I właśnie chciałem powiedzieć przez tą historię trzech ludzi, czyli ja ją zaczynam jak tak na oko w 1974 roku. Czyli w momencie, kiedy Jasiu Roth został sam. Matka go zostawiła i pojechała do Belgii, czyli do roku 2005, czyli śmierci Roberta Sadowskiego. I chciałem powiedzieć, jak wyglądała ta branża, jak to wyglądało trochę inaczej. Nie tak pomnikowo, nie tak harcersko, jak w powieściach Seweryny Szmaglewskiej, bo to było bardziej złożone. To byli wspaniali ludzie, ale też były zwykłe ludzkie dramaty. Na przykład to jest dla mnie pytanie, Wojtkowi kiedyś muszę je zadać. Z czego wy żyliście? Stary, przecież wy nie mieliście kasy, prawda? Proszę się wytłumaczyć. To jest dla mnie... To jest bardzo ciekawe pytanie, z czego my żyliśmy. No. Właśnie. No, koncertów było mało, były bardzo źle płatne, prawda? Sytuacja wtedy była, mówię tutaj o przełomie lat 70. i 80., że jak wszystko w ustroju komunistycznym, kwestia wykonawstwa koncertowego była ściśle reglamentowana i ograniczona. Było coś takiego, że były stawki sztywne. Dokładnie można było dostać za koncert według cennika. Były takie tam jakieś widełki. Taka dobra, przeciętna stawka za koncert to było 400 zł, a dla solisty bodaj było 800 i to był maks wszystkiego. I teraz tak, nie było istotne, czy zespół napędzał, nie wiem, salę z 1000 publicznością, czy było tam ludzi 20. Stawka była ta sama, więc na przykład Czerwone Gitary czy Skaldowie, którzy napędzali jakiś stadion, dostawali równo te 400 lub 8. Teraz jaki był wentyl, żeby ci ludzie, którzy grają, żeby byli pod kontrolą? Nie można było grać koncertów za pieniądze, nie posiadając albo dyplomu szkoły muzycznej, a jeżeli się tego dyplomu z jakichś powodów nie zrobiło, to trzeba było mieć tak zwaną weryfikację. Weryfikacja takiego bardzo specjalnego, że tak powiem, Związku Muzyków Rozrywkowych była wymagana, żeby księgowość gdziekolwiek, bo wtedy wszystko było państwowe, wypłaciła jakiekolwiek pieniądze. Nie miałeś weryfikacji, nie mogłeś zarabiać. I to był już pierwszy filtr, który powodował, że działy się różne ciekawe sytuacje. No, na przykład świętej pamięci Czesio Niemen, mój przyjaciel i guru, z którym się spotykałem wielokrotnie w jego ostatnich, powiedzmy, dziesiątkach lat życia, wspaniały człowiek, Czesio Niemen został uwalony na weryfikacji, bodajże przez Kazimierza Rudzkiego, który zaczął mu zadawać pytania z historii teatru, bo akurat tak mu się w głowie wyłoniło, że wokalista par excellence rockowy, czy wtedy jeszcze się mówiło big beatowy, że on musi wiedzieć, powiedzmy, kto jest autorem sztuki, na przykład, nie wiem, Łysa Śpiewaczka, albo jakie są główne postaci dramatu Macbeth czy inny. I Czesio został po prostu, człowiek o głosie światowym i fenomenalnym, został upokorzony do granic możliwości i on, z tego co mi wiadomo, on po prostu się odwrócił na pięcie, podziękował i wyszedł, i do końca obowiązywania tych debilnych zasad po prostu pobierał jakieś takie pieniądze typu jakieś tam grosze za te koncerty, bo tam była taka stawka zejściowa, nie wiem, czy tam to było 100 zł, czy tam 200, czy 150, no w każdym razie jakieś ochłapy w stosunku do tych, nazwijmy to, legitymowanych muzyków. Więc to było w obiegu tak zwanym formalnym i to działało mniej więcej, znaczy działało dokładnie, działało do końca lat 70. Na początku lat 80. zaczęło się to zmieniać. Już gdzieś tam od roku 80 chyba drugiego, trzeciego zostało to uwolnione. To znaczy już wtedy kwestie pieniędzy i honorariów nie były powiązane ściśle z tymi weryfikacjami. Po prostu były umowy o dzieło i można było je jakoś tam podpisywać i w ten sposób w miarę na godne pieniądze się umawiać. Ale jeżeli mówimy o tej generacji muzyków, powiedziałbym, rockowych polskich, to tam nie było ludzi z dyplomami ani z weryfikacjami. Oni to mieli w głębokim poważaniu. Ja akurat miałem te wszystkie uprawnienia, no bo byłem w szkole muzycznej, prawda, i tak dalej, w ogóle nie miałem z tym problemów, ale ponieważ ja byłem muzykiem o korzeniach jazzowych i do rocka, że tak powiem, wstąpiłem w momencie, w którym przyszła na mnie chwila i przyszła wola i tak się historia potoczyła, że po prostu poczułem wewnętrzny imperatyw w tym kierunku, no to cała reszta to byli ludzie z punktu widzenia komunizmu odrażający, brudni i źli, którzy po prostu gdzieś tam w tych śmierdzących piwnicach, na tych jakichś kulawych instrumentach szarpali te struny. Wszystko było przeciwko nim. Dokładnie wszystko. Nie dość, że nie mogli dostawać porządnej kasy, to jeszcze tam łaziła ta ubecja i inwigilowała. Jeszcze nie można było kupić porządnych strun do gitary. W ogóle wszystko było jakby w poprzek. Ale to towarzystwo jakoś tam żyło, grało. To były różne patenty. Ci ludzie, niektórzy z nich tam trudnili się na przykład pracą dorywczą. Bo były takie na przykład prace w magazynach, że była inwentaryzacja i można było pójść do magazynu i pracować, bo był taki burdel w tym komunizmie, że już w pewnym momencie oni nie wiedzieli, ile oni tam mają na stanie, więc się zapraszało na przykład jakichś tam studenciaków czy uczniaków, żeby tam liczyli te wszystkie tam paczki z tymi towarami na półkach i inwentaryzowali, za to można było jakieś pieniądze zarobić. Były różne inne jakby patenty, sposoby, już nie chcę w nie wchodzić, bo to nie jest temat tej rozmowy, ale generalnie to był taki system, powiedziałbym, mocno kombinowany i łączony. Jak mówię, dopiero w latach 80., gdzieś myślę, że tak 83-4, to już się zaczął jakiś większy luz z tym. Był taki okres dziwaczny, że w niektórych miejscach tych weryfikacji wymagano, a w niektórych nie, a w końcu to się wszystko sfajdało i na szczęście, bo już potem od połowy lat 80. to już wszystko było luz w ogóle, panie Zenek. Ale sam pamiętam, jak na przykład z Grzesiem Ciechowskim, świętej pamięci, poszliśmy na taki egzamin, na taką weryfikację. I Grzesiek, który tam zaliczył w sumie, ja wiem, chyba rok gry na flecie w jakimś domu kultury. I ja mu tam podłożyłem na pianie i on zdał tę weryfikację. Dostał uprawnienia muzyka zespołowego i mógł te 400 przytulać za koncert. No. A tylko, że to był rok chyba gdzieś tam, nie pamiętam, 80, może 79, coś koło tego. Jeszcze raz wrócę do Tomka z pytaniem o kontynuację, gdyby opowieści, co było tym haczykiem, jeśli chodzi o książkę i dlaczego... Wiesz co, przede wszystkim to są faceci, bohaterowie tej książki, czyli Jasio Roth, Darek Hain i Robert Sadowski, to są faceci, którzy odgrywali bardzo ważną rolę. Jeszcze tylko przypomnijmy dla młodszego pokolenia, kto gdzie z kim grał. Janusz Roth, czyli Jasio Roth, będę mówił Jasio, bo wszyscy mówili na niego Jasio, był takim dziwnym perkusistą, który pojawiał się znikąd, nagrał płytę z Brygadą Kryzys, czarną, legendarną, i znikł. Potem dzięki panu Wojtkowi trafił na Lecha Janerkę i nagrał z nim Historię podwodną, następną kanoniczną płytę polskiego rocka. I znowu znikł. Wypłynął na chwilę we Wrocławiu, nagrał niedocenioną płytę z Kamanem, świetną płytę, i znikł. I po prostu nagrał kilka znaczących płyt. Tak naprawdę nikt nic o nim nie wie. Jest jeden filmowy, profesjonalny zapis jego występu z Lechem Janerką z Opola 86. To jest wszystko. Tak profesjonalne. Bo są jest jakieś... chyba nawet na YouTubie, proszę Państwa, podpowiem. Tak. Nagrał też dwa single, to 6 utworów z zespołem Armia na samym początku działania tego zespołu. Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, to są największe dokonania tego zespołu. Ja się też zgadzam. No właśnie, mówiliśmy tutaj o tym singlu. A ja mówiłem, że pan Wojtek ze wszystkim wygrał i się wszystko zgadza. Z kolei Darek Hain to prosty chłopak z Nowego Miasta, z ulicy Zakroczymskiej, z takiej dość patologicznej rodziny, który okazało się, że miał w sobie tyle charyzmy, że wraz z Krzysztofem Grabowskim i Robertem Materą stworzył niezwykły zespół Dezerter, który stał się symbolem tej punkowej rewolty. A to, czego dokonali podczas Jarocina 84, stając w obronie publiczności i prosząc organizatorów o to, żeby publiczność została polana wodą, bo było bardzo gorąco, goręcej niż dzisiaj, stało się takim symbolem. Także 25 lat po śmierci Darka, nagle, Darek wciąż wisi na festiwalach punkowych jego podobizny. Jest bardzo ważny, a jednocześnie tak naprawdę nikt nic o nim nie wie. No i Robert Sadowski, człowiek, który stworzył z Robertem Gawlińskim zespół Madame, potem sławny zespół Hawk, potem legendarny, niewykorzystany już przez Nową Polskę zespół Kobong, na którego płytach handlarze płyt zarabiają potworne pieniądze, wywożąc je na zachód, a w Polsce nie potrafią tych płyt sprzedać. I oni są trochę zapomniani, odgrywają bardzo ważną rolę. W tym świecie muzyków cały czas się ich wspomina, jako bardzo istotne postacie, jako innowatorów, twórców zupełnie oryginalnych, a gdzieś znikli z tego ogólnego obrazu polskiej muzyki. Po prostu chciałem ich przypomnieć, ponieważ uważam, że są wielcy i warci przypomnienia. Takie jest moje zdanie. I to jest egoistyczne zdanie i to mną kierowało. To byli wielcy faceci, których trzeba przypomnieć. To jest motyw absolutnie szlachetny i zasługujący na wielką wdzięczność. Również z tego powodu... Czytelnicy już doceniają, kupując książkę, mówię, to już jest bestseller. No to już jest dobrze. To znaczy, że jakieś prawidłowe odruchy są w społeczeństwie. Ale ta motywacja zasługuje na wdzięczność, na uznanie. Również z tego powodu, że proszę pamiętać, mówię to jako uczestnik zdarzeń owego czasu, że nikt z nas, którzyśmy wtedy grali, koncertowali, robili różne rzeczy, myśmy nie mieli absolutnie ani świadomości tego, że to jest w jakiś sposób, w cudzysłowie, doniosłe, ważne, lub że my, nie daj Boże, jesteśmy jakiegoś rodzaju gwiazdami, w cudzysłowie. To, co było naszym udziałem, to było potwornie ciężkie, nieregularne, chaotyczne życie, dodatkowo przygniecione tym kamieniem młyńskim gnijącego komunizmu, który nam utrudniał życie jak mógł. I naszym problemem podstawowym było przeżycie, a twórczość była elementem tego przeżycia. To było coś, co nadawało naszemu życiu sens. I to była rzecz dla mnie oczywista. Ja powiem Państwu, że na przykład przeglądałem ostatnio swoje archiwa fotograficzne z tamtych lat i grałem wtedy w multum kapel jazzowych, free jazzowych, rockowych i tak dalej. Mam u siebie raptem jedno zdjątko z garderoby po koncercie z Lechem Janerką w Remoncie. I to jest wszystko. Myśmy po prostu ani nie dbali o dokumentację tego, ani nie byliśmy jakoś szczególnie tym podnieceni. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, o którym zresztą już się podzieliłem na łamach tej książki, że myśmy byli jak taka katakumbowa wspólnota chrześcijan pierwotnych, którzy po prostu sobie w pewnej takiej zamkniętej grupie cyrkulowali i starali się uniknąć tego głazu, który leciał na nas z góry. I tyle. Tomek, ilu rozmówców, ile rozmów przeprowadziłeś? Bo książka, proszę Państwa, nie będziemy oczywiście streszczać, nie będziemy do końca opowiadać, bo chcemy zachęcić bardziej, żeby Państwo się sami zapoznali. Bo ona ma bardzo ciekawą konstrukcję. Składa się z rozmów, które oscylują wokół ludzi, spraw, tematów i wydarzeń. I osób. Przede wszystkim to są trzy główne rozdziały, czy raczej trzy główne części podzielone na rozdziały dotyczące osób, które Tomek wymienił. A z kolei w środku są różni rozmówcy, którzy przypominają różne wydarzenia, miejsce. To są ważne też wydarzenia na mapie kulturalnej Warszawy, ale nie tylko, bo nie wszyscy byli z Warszawą, rzecz jasna, związani. Zaraz w ogóle do tego jeszcze wrócę, czym był ten underground, bo na przykład Zbigniew Hołdys często mówił, czy mówi, teraz nie zacytuję, że był undergroundem i walczył niemalże z systemem. Więc... to przepraszam za krótki komentarz, może za dużo mówię, nie wiem. W każdym razie no, byli ludzie, którzy mieli żywot usłany różami i tam się bujali pomiędzy polskimi knajpami w Chicago, a estradą polską, opolsko-sopotową, potem w Pagarcie i w ogóle w stosunku do nas to byli krezusi, można powiedzieć. To byli beneficjenci systemu w jak najlepszym tego słowa rozumieniu, no, że ktoś tam po latach sobie usiłuje przypisać jakieś bohaterstwo i jakieś walki z systemem, z komuną. Wiesz, nie chcę wchodzić w genealogię danego człowieka, ale to trzeba jednak jakoś być przyzwoitym i ktoś to powinien szaleństwo powstrzymać, bo po prostu jak się miało tam za plecami członka rodziny wysoko ustawionego w PZPR-ze, to można było znacznie więcej niż taki szary człowiek, który był po prostu pałowany czy tam zwijany z ulicy, bo miał jakieś dredy i wtedy nikt nie był w stanie mu pomóc. Co nazywamy de facto, co możemy nazwać z perspektywy twojej, Tomku, dziennikarskiej, z perspektywy muzycznej, ale też kronikarskiej, jeżeli Boguś też ma swoje uwagi, to jak najbardziej. Co było undergroundem? Co było głównym nurtem wtedy, a co było undergroundem? Znaczy najprostszy klucz to jest artyści, którzy byli pokazywani w telewizji i artyści, którzy nie pojawiali się w telewizji. Jest taki najbardziej prosty klucz. Więc zespołu Izrael nie było w telewizji, zespołu Brygada Kryzys nie było w telewizji, Lech Janerka miał... Zespołu Brygada Kryzys to w ogóle nie było, no. Tak naprawdę. Z płyty był nie do dostania, mimo że Lech Janerka tak naprawdę pojawił się jako Klaus Mittwoch w jednym teledysku Jezu, jak się cieszę, którego zresztą nienawidzi. Tak, no to był kawałek, który powstał jako rodzaj dowcipu i tak. Kawału, on nawet nie wszedł na longplay pierwszy tego zespołu, tak. Więc to był margines marginesu, tak. Ale to Jezu, jak się cieszę, to było jak kwiatek do kożucha w stosunku do tego, tak, co oni potem zrobili. Tak, a potem tak naprawdę został pokazane dwie piosenki w nocy w 86 roku i to wszystko. I dla mnie to jest podstawowym kluczem, że gdyby artyści, którzy teraz opowiadają, że walczą z komuną, a jednocześnie bez przerwy się pojawiali w telewizyjnych listach przebojów, na festiwalach takich i owakich, nie byli artystami undergroundowymi. Ja mogę cenić zespół Manam i cenię, ale to nie byli artyści undergroundowi, tylko to był dobrze zrobiony zespół pop-rockowy. Tak, to był zespół estradowy, w pewnym tego słowa znaczeniu. Kiedyś się na przykład pojawiła taka opinia, kilka w ogóle lat temu w telewizji, no ja w ogóle telewizji nie oglądam, ale jakoś tak się w ogóle zdarzyło, że miał być wtedy właśnie program o polskiej muzyce lat 80. i ktoś tam z dziennikarzy wyraził taką opinię, że prawda, Lady Punk to był tak naprawdę zespół punk rockowy, nie? I że to był polski, prawda, underground. No to jest oczywiście jakby całkowita pomyłka, bo to jest właśnie ten zespół, który był wtedy w tak zwanym mainstreamie ówczesnym i przecież występował w ogóle normalnie w telewizji. Była taka telewizyjna lista przebojów i tam, prawda, ciągle w ogóle leciał Lady Punk. Krzysztof Krawczyk to. Nie, no, prawda czasu jest taka, znaczy, że niezawodnym testem, kto gdzie był i jaki był podział plus minus, to było to, gdzie kto mógł wystąpić. I takie zespoły jak Perfect... A kto tym decydował, proszę przypomnieć, panie Wojtku? No, zaraz do tego dojdziemy, jako wisienka na torcie. W każdym razie pewne zespoły mogły wystąpić tu i tam, ale na przykład były zespoły, które w życiu nie mogły wystąpić w Jarocinie, bo gdyby się tam pokazały, to mówiąc najdelikatniej, nie byłyby zaakceptowane przez tłum. I właśnie takie zespoły jak Lady Punk, czy ten nie daj Bóg Perfect, któremu się dorabia teraz gębę jakiegoś zespołu opozycyjnego, czy śmiech na sali jak dla mnie. Nie było. Więc zespoły tego typu, czy to Lady Punk, czy Papa Dance, czy Lombard, czy inne, to były zespoły, które miały typową taką metkę zespołu rockowo-estradowego. Natomiast tam w tym Jarocinie to nie. Tam były różne próby, żeby się tam ktoś, mówiąc kolokwialnie, przypucował i próbował się tam wcisnąć, ale one się kończyły dość kiepsko. No bo ja sam pamiętam taki moment, jak tam Waglewski, który jakby należał do tego kręgu tam Stodolanego i tam Medyka i tam około tego Perfektu i tych wszystkich tam ludzi, założył ten swój zespół WW i wystąpił w tym Jarocinie. Tam się jakoś, z tego co wiem, mocno było to, mocno zabiegał o to, żeby to się zdarzyło. No a to się skończyło tym, że przez cały koncert, bo myśmy grali z Lechem Janerką po nich, po tym WW, to przez cały koncert WW publiczność skandowała: chcemy Lecha, nie Wojciecha. No co w tamtej rzeczywistości było oczywistą aluzją do Wałęsy kontra Jaruzelskiego. No ale to i tak się zachowali łagodnie. Ale to krótko mówiąc, jak ta publika miała coś, czego nie chciała, to tam za chińskiego Boga nie było możliwości, żeby się w jej łaski wkupić. No, drugi przykład takiego produktu, powiedziałbym, niezbyt rasowym rodowodzie, jeśli chodzi o ten Jarocin, to był taki zespół Sfora, który został powołany w roku 1984, który był de facto połączeniem Tajbreku i Stasia Sojki, który był genialny muzycznie. Oni zrobili rzeczy fenomenalne w sensie aranżu, pomysłu na piosenkę, tekstów. No Stasia Sojka sobie postawił włosy na cukier, tam sekcja dęta mocarna typu Ziut Gralak i Mateo Pospieszalski, Marcin Pospieszalski na basie, na bębnach Ryszka, na gitarze Janina Iwański. I wszyscy w ogóle mieli skórzane kurtki i wyglądali jak, no powiedziałem, takie cyberpunki prawie, że. I wyszli na scenę i przygrzmocili. Ja akurat wtedy grałem z Izraelem po nich, więc tak zobaczyłem kolegów, przywitałem się. Myślałem, że będzie tutaj jakaś ciekawostka i się nie omyliłem. Zagrali pierwszy kawałek i wgniotło mnie w glebę. Mówię: Boże, co za muza w ogóle, jak świetnie postawiona, jak świetnie zagrana, jak to w ogóle jedzie, to chyba będzie jakiś w ogóle przełom. Skończyli, wybrzmiały ostatnie dźwięki pierwszego utworu i na widowni, to była pora popołudniowa, słońce tak lekko już zachodziło, na widowni 20 000 panczurów, cisza absolutna, że można było muchę w powietrzu usłyszeć. No to nabijają drugi kawałek. Z przodu się uwija ten Stasio Sojka z włosami postawionymi na cukier w ramonesce. Koledzy tam dają w ogóle do wiwatu. Równie świetny kawałek muzycznie, kończy się wybrzmienie ostatniego akordu, znowu cisza. Oni całą godzinę zagrali w trupiej, po prostu przerażającej ciszy. I tak się skończyło w sumie elegancko, bo mogła być ta reakcja gorsza. Ale ja to, przepraszam, że tak długo mówię, bo chodzi o to, że test prawdy był okrutny i natychmiastowy. Tam żaden kit, krótko mówiąc, nie mógł wejść. I de facto, z tego co mi wiadomo, to Sfora jako zespół się, jego kariera i pomysł na działanie, bo pomysł był jakby ewidentny, to znaczy, że my, rasowi muzycy, łapiemy się na falę tego punka czy postpunka i spróbujemy na tym jakieś rzeczy ukręcić. To nie zapaliło. Po prostu nie zapaliło. Zbyt mało naturalnie, nie? Tak. Nie, to takie klasyczne, takie rozmawialiśmy po spotkaniu o Wodzireju. No to takie było klasyczne spotkanie starych estradowców. Nawet jeżeli oni, każdy z nich osobno miał klasę, to ono było cyniczne i do przyjęcia przez te dzieciaki, które nie kupowały tego. No dobrze, jakbyśmy mieli opisać geograficznie, a przez miejsca, częściowo przez ludzi już opisaliśmy, czy przez zespoły, a przez miejsca, przez kluby, przez miejsca, gdzie się ludzie spotykali, to jakbyśmy opisali ten underground? No to Pan zna świetnie Toruń i Wrocław. No i ja wtedy jeździłem wszędzie po tej Polsce, to mogę powiedzieć, jakie to były miejsca. No, to w Toruniu to wiadomo była Odnowa i przyległości. We Wrocławiu no to był, był Indeks, była Rura, był Pałacyk. Pałacyk taki jakby największy z tego wszystkiego co do kubatury. Był Gwarek w Gliwicach, świetny klub, w którym Śmierć Kliniczna i różne inne zespoły grały. Tam się działy takie jaja, jakich dzisiaj byśmy nie uświadczyli, bo na przykład proszę sobie wyobrazić koncert. Wyobraźcie sobie Państwo koncert, w którego pierwszej części gra zespół free jazzowy, sesja Acoustic Action, ze mną na klawiszach. Na widowni jest 100% panczurów w ogóle, ale takich już po prostu śląskie panczury to już najcięższa kategoria wagowa. I wychodzimy w składzie świętej pamięci Andrzej Przybielski ze swoim niepowtarzalnym imażem i Michał Zduniak i Alek Korecki, Wojtek Czajkowski, ja na syntezatorze. No, ja pasowałem, bo miałem spodnie moro i koszulkę z anarchią z przodu, ale reszta tak wyglądała raczej free jazzowo. No i wychodzimy i tam sami, prawda, w cudzysłowie mordercy na widowni. I teraz myślę sobie, no tak, my wyskoczymy do nich z tym naszym stafem, to może być chudo. A po nas miała grać Śmierć Kliniczna i wiadomo, że oni przyszli na Śmierć Kliniczną. I a propos znowu hasła Test Prawdy. Zagraliśmy regularny koncert free jazzowy i dostaliśmy owację po prostu taką, że z przeproszeniem dupę urwało. No po prostu krótko mówiąc, coś takiego dziwnego było w tych ludziach, czego w tej chwili nie ma, bo to pokolenie w tej chwili to są ludzie, którzy wchodzą na koncert i łapią za smartfona i kończy się ich kontakt z przeżyciem, z transcendencją, z muzyką, z wszystkim. Wtedy była... sobie zrobić zdjęcie. Przyszli sobie tam zrobić zdjęcie, no tak, nagrać albo zadzwonić tak wyglądają na festiwale, to jest, wiesz, ja sam, się pokazują na festiwale. Ja sam chodzę, cały czas chodzę na koncerty do mojego ukochanego klubu warszawskiego Progresja, jednego z nielicznych prawdziwych w tym mieście plastikowym i sztucznym do bólu. W każdym razie ja tam widzę tych ludzi, że nawet zdarzają się na metalowych koncertach tacy ludkowie, którzy są ubrani w ogóle czarno, w ogóle tu szatan, tu to. A w ogóle zaczyna się koncert, a on do komórki, hela, słuchaj, ale dowalają, słuchaj, zobacz, no i transmisja ja z koncertu. Jak w ogóle mogę, wejdę w słowo, ponieważ tak się składa, że ja mieszkam w Gliwicach, od urodzenia wychowałem się w tym mieście i ja w latach 80. do Gwarka chodziłem. Bardzo zresztą w ogóle przeżyłem klęskę w ogóle tego klubu, bo on się później stał w zasadzie dyskoteką, no, a prawda... tak jak wszystkie. W tej chwili to tam samo się, remont. W tej chwili tam się w ogóle hybrydy. Mieści knajpa, bodajże jakaś pizzernia, nie wiem, bo od czasu jak w ogóle skończył się tam właśnie klub Gwarek, ale co było też charakterystyczne, że to były wszystko w ogóle, to wszystko, o czym w ogóle Pan mówi, to były w ogóle kluby, w których w zasadzie koncerty odbywały się, można powiedzieć, co tydzień, co 2 tygodnie. Ciurkiem, prawda? Ciągle, oczywiście, prawda, wykonawcy byli różni, ale jak ja sobie przypomnę końcówkę lat 80., ten 86, 7, 8 rok, to w zasadzie do Gwarka przyjeżdżali do Gliwic, które jest tak naprawdę miastem niewielkim. To nie jest jakiś w ogóle duży ośrodek. Faktem jest tam Politechnika Śląska, ale to nie jest jakieś potężne miasto. Tam przyjeżdżali wszyscy ci z tak zwanej, prawda, sceny undergroundowej, w zasadzie no, można by było przejrzeć teraz spisy, nikt tego w ogóle wtedy nie robił, ale w zasadzie co tydzień przyjeżdżał, a to wykonawca z Gdyni, a to z Gdańska, a to z Warszawy, a to z Krakowa i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich. Mieliśmy tak, w którym mieście Śmierć Kliniczną, a potem rap, nie? Więc jak byliście niezależnym miastem, jeżeli chodzi o kulturę niezależną, bardzo miastem świętym, tak bym powiedział, nie? No i tam w tych wszystkich klubach było... model był ten sam. Tam po prostu było życie, to były niezwykle prężne centra takie kulturalne, kulturotwórcze. Dodam jeszcze, żeby domknąć obraz, bo stanęliśmy na tym Gwarku, ale przecież jeszcze Kraków, Jaszczury, Rotunda, w której pamiętam koncerty, fenomenalny koncert zagraliśmy z Izraelem, który ktoś przypadkiem nagrał i on chyba zaraz wyjdzie na płycie, bo tam wiem, że się Paco sprzymierza do tego, więc trzymam za niego kciuki. W Warszawie wiadomo, hybrydy, remont, w mniejszym stopniu Stodoła, bo tam już raczej stare pryki i Medyk jakoś tam resztkami sił. Klub Żak, prawda, w Trójmieście, w Gdańsku. Było tych placówek, Pinokio w Szczecinie. w każdym większym ośrodku akademickim były te kluby studenckie i w nich się grało i one były bardzo otwarte. Przecież tutaj niedaleko stąd, w tym remoncie, dokładnie w Riviera Remont Klubie, tym, który teraz jest chyba nieczynny, czyli w tym kinie dawnym, tam się odbywał fenomenalny festiwal Poza kontrolą, Out of Control, więc tam się grało. To były te miejsca, w których to całe towarzystwo cyrkulowało i one się miały świetnie. I upadek tych miejsc, zamiana ich w takie żenujące dyskotekowo-popowe miejsca, wyprane całkowicie z tej tradycji kulturowej, to jest, uważam, największa porażka tego naszego wolnego państwa po 1989 roku. Został zmarnowany olbrzymi potencjał, bo to nie tylko muzyka. Galeria Remont, Cezary Staniszewski i Andrzej Mitan. Hybrydy to samo. Karol Majewski, który robił fenomenalny festiwal Dni Komedy, gdzie cała, nazwijmy to, cała ekstrema młodego polskiego jazzu miała swoje miejsce i ja też tam startowałem. Więc to były miejsca, które promieniowały kulturą i były cenne. I ta ich cenność została z premedytacją olana, zniszczona. Przyszedł walec wolnego rynku. Ja to mówię cały czas wszystkim politykom. Jeszcze raz to powtórzę teraz, patrząc w kamerę. Wolny rynek, panowie politycy, to jest dobry dla kapusty, cebuli i ziemniaków. A dla kultury jest polityka kulturalna. Kultura to jest coś, o co trzeba dbać, trzeba tego pilnować i trzeba o tym mieć pojęcie. Nie przecinać wstęgi, modlić się nad grobami w kółko. To jest piękne, chwalebne i szlachetne, ale kultura to nie są groby, pomniki i przeszłość, tylko kultura to jest teraźniejszość. I te miejsca, w których ta teraźniejszość pączkowała, zostały dorżnięte. Przecież w Warszawie nie mamy do tej pory regularnego klubu jazzowego. Mieliśmy akwarium, które zostało zamordowane w sposób bezprzykładny. I to jest tendencja ogólnopolska. I okazuje się, że przychodzi jakiś grubas z furą pieniędzy i okazuje się, że można natychmiast zaorać i zburzyć fenomenalny klub jazzowy. Fenomenalny, gdzie było radio jazzowe, gdzie nagrywano koncerty, gdzie się odbywały koncerty, gdzie była agencja koncertowa, jeszcze pismo jazzowe wychodziło i odbywały się również rockowe koncerty, te lepsze. I przyszedł facet z workiem pieniędzy, zaorano to, zburzono i na miejscu teraz stoi taki, z przeproszeniem, penis z betonu i ze stali i wszyscy się cieszą, jaka ta Warszawa jest wielka i nowoczesna. Tylko to jest miasto wieśniackie. To jest miasto, w którym się nic nie dzieje. Tutaj śmierdzi trupem, tutaj nie ma żadnych skandali artystycznych, tu nie ma koncertów porządnych, nie ma życia środowiskowego. Ludzie, moi koledzy artyści, z którymi jestem w łączności, ja mówię, stary, ja właściwie się cały czas czuję, jakby tutaj był zawieszony stan wojenny, bo ja nie mam dokąd kurwa pójść. Ja nie mam miejsca, do którego mógłbym pójść, usiąść, posadzić tyłek i wiedzieć, że za 10 minut przyjdzie tutaj ten a ten gitarzysta, ten a ten poeta, ten a ten artysta, plastyk i coś zatrybi, coś się stanie, coś się wydarzy. Takich miejsc w Warszawie nie ma. I po prostu tym się różniły tamte czasy, rozpaczliwe, potworne, ciężkie, obrzydliwie momentami przerażające, ale wtedy po prostu ta kultura miała głęboki korzeń w ludziach i w ich desperacji, żeby się przeciwstawić tej nędzy bytu, która nas zewsząd dopadała i ogarniała. W tej chwili mamy dobrobyt, ten dobrobyt, który wyłącza ludziom mózgi i włącza żołądki. To w zasadzie powinna być puenta naszego spotkania, ale jeszcze nie kończymy i jeszcze stąd nie wychodzimy. Ja już nic nie będę mówił, przepraszam. Poniosło pana, ale cóż dodać? No, cóż ja mogę dodać? Wracając do tego mrocznego wątku książki, narkotyków. Jakiego rodzaju narkotyki? Bo jeszcze ja pamiętam w moim pokoleniu, gdzie za posiadanie główek, makówek można było mieć duże kłopoty, gdzie wycinano i palono całe czasami takie łany maku po prostu. Za to się tak, po 85. Tak. Nie, to tam do końca 80. lat to w ogóle hulaj dusza piekła nie ma. Nie, ja pamiętam, że... Czy była, jak się pojawiła w Polsce tak zwana polska heroina? To pojawiła chyba w połowie lat 70., prawda? Znaczy, ja mogę tutaj, w połowie lat 70. tutaj są dwie jakby różne opowieści. Jedne mówią o studentach z Gdańska, drugie mówią o studentach z Krakowa. Tutaj ani jedna, ani druga opowieść nie musi się w ogóle wzajemnie wykluczać, bo i to może być w ogóle prawdą, którzy po prostu opracowali metodę domowego, że tak powiem, wytwarzania w domu opiatów, co oczywiście wcale nie jest takie oczywiste, znaczy wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Tak, a prekursorem w stosunku do tego, o czym pan mówi, o wytwarzaniu opiatów z maku, była metoda stosowana w pierwszej połowie lat 70., mianowicie używano poczciwych kropli innoziemcowa, z których wypreparowywano opium, które było składnikiem tychże kropli. I dopiero kiedy krople innoziemcowa zaczęły znikać ze sklepów, z aptek, albo one były dostępne bez recepty w ogóle. Po prostu zlikwidowano sprzedaż tego, bo się zorientowano, że po prostu rynek zasysa, bo wali w żyłę, no mówiąc wprost. Poza tym to, co pan w ogóle powiedział, to jest jakby święte słowa, że to, o czym mówi pan redaktor, czyli ta taka w ogóle penalizacja uprawy maku, to jest w zasadzie dopiero druga połowa lat 80., po tym, kiedy, prawda, nagłośnił w ogóle kwestię. Po pierwsze Marek Kotański, po drugie w ogóle wchodzi, prawda, w życie ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast wcześniej ten mak był wszędzie sadzony. Ale to samo z marihuaną. Działce. Marihuana tak samo marihuana zresztą, nie? To bo tam zaczęło się to od naszych bohaterskich alpinistów, którzy tam himalajstów, którzy jeździli w Himalaje. To były metody rozpaczliwe, bo oni jechali na przykład samochodem marki Star, ze sprzętem, z linami, z wszystkim jechali w Himalaje i potem się wspinali. No to przywiezienie jakiejś tam garści nasion czy głowy haszu to nie był żaden problem. I w ten sposób kultura jakby związana z marychą zaczęła się szerzyć i w Polsce stopniowo od tych lat 70. Akurat wtedy nasi alpiniści czy himalaiści odnosili wielkie sukcesy. No ale to była dystrybucja jakaś taka, no powiedzmy pierwotna. I to w ogóle, ja pamiętam, rosło tej marychy na potęgę. W mieście, ludzie w doniczkach na balkonach mieli. W zasadzie, słuchajcie, do końca lat 80. tak naprawdę marihuaną nikt nie handlował, prawda? Ależ oczywiście, rozdawano za darmo, przychodziło się do kogoś w odwiedziny i się mówiło, to był przedmiot towarzyski. Tak, instytucja dilera to jest początek lat 90., tak, jest rok 90. tak naprawdę. Lat 90. To znaczy już tak w ogóle... Wszyscy, marihuana to było coś takiego, wszyscy się tym dzielili, w ogóle nie było problemu, był taki przejaw społecznego życia w ten sposób. Potwierdzam. Znaczy, faktem, że to była, prawda, wąska, jakby ograniczona grupa ludzi, aczkolwiek nie taka, mi się wydaje, całkiem wąska. Znaczy, ja myślę, że to był większy problem, ponieważ wtedy też powstał SOS, prawda, gdzie szkoła, która została stworzona tak naprawdę dla dzieciaków, które miały problem z heroiną. Więc zresztą wspaniała placówka, też nikt nie pamięta o tych nauczycielach, którzy tam pracowali. Problemem, wydaje mi się, tak naprawdę polskiej heroiny było to, że był to bardzo mocny środek, który był 16 razy mocniejszy od tej klasycznej heroiny. To raz, który był po prostu bardzo zanieczyszczony. I to był problem. I wszędzie, że po prostu nie dało się, że tak powiem, w tych takich warunkach domowych uzyskać tak naprawdę w miarę czystego narkotyku. Trzeba jeszcze mieć jedną świadomość. Dałoby się, ale by to wymagało bardzo dużych zabiegów. I to, co w ogóle uzyskiwano najczęściej, bo oczywiście byli specjaliści, którzy w ogóle potrafili w ogóle zrobić bardzo dobrą, bardzo czystą w ogóle heroinę, ale ich było niestety niewielu i to, co uzyskiwano, prawda, najczęściej, to był po prostu bardzo mocny, ale też bardzo śmiercionośny środek, ponieważ tutaj najbardziej, że tak powiem, szkodziła nie tylko sama heroina, która była tego składnikiem, ale właśnie wszystkie te syfy, które po prostu wstrzykiwano sobie przy tak zwanej okazji, nie? Tak, także w przypadku akurat heroiny to bardzo wiele zgonów było nie na skutek działania opiatów, tylko na skutek zanieczyszczeń, poprzez zatrucia, zakażeń. Jeszcze jest jedna kwestia. Lata 80., proszę Państwa, o czym my już w tej chwili zapominamy, to była kwestia pojawienia się wirusa HIV, ale mi się wydaje nie tylko, bo także wszelkie żółtaczki, na które w ogóle chorowali narkomani i tak dalej. No wszystko... Trzeba powiedzieć dzisiejszym ludziom, przepraszam, że wejdę w słowo, wcześniej chciałem to powiedzieć. Dzisiejsi ludzie, słuchajcie, to były czasy, w których nie było strzykawek jednorazowych, to chciałem tylko powiedzieć. Sterylizatory i strzykawki wielokrotnego użytku, a w praktyce to wyglądało tak, że ci, którzy z przeproszeniem walili w żyłę, oni po prostu dzielili się strzykawką, typu facet sobie strzelił, potem podawał następnemu, następny sobie strzelał. Tam temat higiena w ogóle nie istniał. Myślicie, że ktoś się bawi w jakieś sterylizatory? Ci faceci mieli skute ręce na wylot, ale nikt z nich się nie kłuł czymś w warunkach, nazwijmy to, sterylnych. Ja powiem tak, znałem ludzi, którzy, prawda, ponieważ nie było do kupienia strzykawek, prawda, w aptekach bardzo często, ponieważ ich nie było. No to jest dla nas dzisiaj trochę fenomen, no ale prawda, tak było. To oni w ogóle włamywali się do śmietników szpitalnych, które były, prawda, zamykane na kłódki. Oni te kłódki rozwalali, włamywali się do tych w ogóle śmietników po to, żeby w ogóle tam wyciągnąć używane igły i używane w ogóle tak, bo wtedy jeszcze w połowie lat 80., czy po stanie wojennym, trzeba pamiętać, że zaczęła przychodzić pomoc ze świata cywilizowanego, gdzie w ogóle strzykawki jednorazowe już były od x lat normą. Więc no, poszukiwanie tego... Nie no, w ogóle to jest nie do opowiedzenia wszystko. Stopień dewastacji tych ludzi, tym narkotykiem. Właśnie miałem zapytać o skalę środowiska muzycznego i zażywania narkotyków. Tutaj mamy trzy postacie. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, zanim opowiem o tym środowisku. Jedno zdanie fundamentalne. Trzeba bardzo dobrze zrozumieć, czym się różniło używanie narkotyków w Polsce, właśnie ciężkich, mówię tu o heroinie w zasadzie głównie. Czym się różniło od używania narkotyków przez naszych kolegów po fachu po tamtej stronie żelaznej kurtyny? No tym, proszę Państwa, że tam, jeżeli Keith Richards przyjmował heroinę, czy palił brown sugar, czy walił kokę w nos, to on tego nie robił z powodu beznadziei dookoła, nędzy, w której tkwił, upadku duchowego, fizycznego, czy finansowego, bo oni zarabiali krocie, oni byli krezusami. Dla nich narkotyki były środkiem, że tak powiem, polepszającym jeszcze dobrostan, w którym tkwili. Natomiast tu te środki to było, można użyć z gorzką metaforą w tle, to było rzeczywiście opium dla ludu. To dla tych upadłych, dla tych nędzarzy, dla ludzi, którzy w tym błocie tego komunizmu musieli przeżyć z dnia na dzień, ci ludzie to wciągali. I teraz ja nie usprawiedliwiam, bo to wiadomo, każdy alkoholik, każdy narkoman ma swoją legendę i mówi, że on bierze dlatego, no bo mamusia zła, tatuś zły, albo ulica zła, albo system zły, albo wszystko złe, ale prawda jest taka, że ciśnienie tej rzeczywistości było potworne i byli ludzie, którzy się pod nim najnormalniej w świecie łamali. A teraz jak to wyglądało w środowisku? No to wyglądało właśnie tak, że ktokolwiek widział, a ja widziałem na własne oczy, jak wyglądała fabrykacja kompotu, to widziałem między innymi u Jasia Routa w jego mieszkaniu na Wałowej, po sąsiedzku ze mną, ja u niego bywałem normalnie, wpadałem do niego tam kiedyś tam, po jakiejś przerwie wpadłem i zobaczyłem widok, którym będzie się śnił do końca życia. To były garnki stojące na kuchni, wszystkie brązowe, ciemnobrązowe, bo tam Nie było, nikt nie gotował żadnego jedzenia, nic, tylko po prostu gotowano makowiny na tym gazie i siedziało kilkunastu ludzi w dwupokojowym mieszkanku, pocierało ręce i czekało tylko, aż po prostu zrobi się produkt. To widok taki to jest po prostu, tego się nie da w ogóle opisać, jaka to była potworność. Jeszcze higiena tego wszystkiego, ci ludzie zaniedbani, brudni, wśród nich ten Jasio, który niestety już się, że tak powiem, zrównał z nimi poziomem. To są rzeczy, to jest, powiem w tej chwili mocną rzecz, ale to jest tak samo, jakbyście zobaczyli nagle w tym towarzystwie, gdyby przyszedł człowiek, wyskoczył z obozu koncentracyjnego. Oni tak wyglądali dosłownie. Jeszcze tylko można jedna rzecz. Wydaje mi się, należy to tutaj powiedzieć, że jeszcze do tego, chociaż to już był w latach 70. tak naprawdę bardzo duży problem, nie? Bo to już się rozwinęło. Państwo jakby cały czas, to państwo komunistyczne, które było cały czas w ogóle mówiło, że w tym kraju nie ma narkomanów w ogóle, nie? Dopiero kiedy się w ogóle, dopiero kiedy po 80, że tak powiem, roku Kotański, o którym w ogóle można powiedzieć bardzo różne rzeczy. I ja wiem, że on ma też w ogóle bardzo wielu wrogów i także jakby ludzi, którzy, prawda, krytykowali jego postawę oraz jego metodę terapeutyczną, tak. Ale trzeba jednak przyznać jedno Kotańskiemu, że on zaczął jako jeden w ogóle z pierwszych głośno krzyczeć halo, halo, mamy problem. Ja powiem od razu tak. Bo to po stanie wojennym to się zrobiła epidemia. To jest ewidentnie stan wojenny. Byli tacy, którzy po prostu się zamieniali w butelki, prawda? Jak gdyby wtedy w co drugim domu powstawały urządzenia, tak. A duża część po prostu się wzięła za heroinę. No bo co robić? Siedzieć w domu, w telewizji nic nie ma, w radiu tak. Nic nie gra, no to nawet z nudów zaczęli. Także ten stan wojenny, wiem, że to jest taki uboczny skutek, ale to się bardzo rozprzestrzeniło w stanie wojennym. Kotański, ja powiem krótko. Gdyby nie on, to w Polsce byśmy mieli epidemię śmierci na po prostu niebywałym poziomie, jeszcze na którą potem się ten AIDS nałożył i to wszystko. Są ludzie, którzy wchodzą mu w szczegóły jego działania, to zarzucają apodyktyczność, a to wodzostwo, a to tamto, wamto. Ja myślę, że to była jednak postać czysta co do intencji, robiąca wiele bardzo. Nikt nie był optymalny w owym czasie. Wszyscy mieli jakieś tam swoje problemy i swoje wady, ale dokonał wielkiej rzeczy. Wielkiej dlatego, że on wprowadził do terapii, do pomocy tym ludziom, a ja tych ludzi miałem wokół siebie, ja wśród nich żyłem, widziałem jak oni wyglądali. To nie były przelewki. Żeby tych ludzi wyciągać do życia, to trzeba było naprawdę nieraz drakońskich metod i on wiedział, że to trzeba tak ciągnąć. On to robił i po prostu chwała mu i cześć za to. On wprowadził element ludzki do tego, bo terapia jakakolwiek w komunizmie polegała na tym, że pani w białym kitlu i pan w białym kitlu, widzicie, rozumicie, tu państwo ludowe będzie o wasze zdrowie dbało. A nagle pojawił się facet, który zupełnie inaczej wyglądał, inaczej trybił, inaczej opowiadał. On miał przede wszystkim kontakt mentalny z tymi ludźmi. I tak jak mówiłem... Tak, mówiłem... Dokładnie. Ja mówiłem o tym Jarocinie, że tam był taki prosty test, że ci ludzie albo kupowali, albo odrzucali i nie było nic pośrodku. I to samo było, jeśli chodzi o człowieka tego typu. Kotański został w cudzysłowie z kopytami kupiony przez ten element, nazwijmy to, przez młodzież generalnie. Tutaj się nie zgodzę. Ja z tego, co pamiętam, a paru moich kolegów też musiało trafić do Monaru, było w strasznym stanie, to jednak Kotańskiego się bali. I to nie tylko dlatego, że był ze sztandaru młodych i coś tam, natomiast te jego metody, czyli to pranie mózgu, prawda, budowanie psychiki od początku, niszczenie starej psychiki budziło przerażenie. Ja na przykład miałem dwóch takich kolegów, którzy wrócili, bardzo bystrzy kolesie, którzy po prostu wpadli. I wrócili z Monaru i oni faktycznie zachowywali się jak dzieci. I jak gdyby ta psychika się budowała, jak się ich widziało, to mogło się faktycznie tego Monaru bać. Dlatego ja Kotańskiego znałem i bardzo go szanuję. I uważam, że zrobił rzeczy wielkie. To jednak wzbudzał popłoch. Bo bali się, że po prostu ja na to odpowiem jednym słowem, bo akurat temat mam dobrze opracowany. To jest tak, że trzeba to dobrze zrozumieć, co powiem. że człowiek, który jest inteligentny, wrażliwy, a przez przypadek jeszcze w jakiś sposób operacyjny, bystry i jest uzależniony, a takich ludzi było wielu, wielu. Taki człowiek jest strasznie trudnym przeciwnikiem do pokonania przez terapeutę. Człowiek inteligentny, nie uwierzylibyście, jakich sztuk potrafi dokonać, żeby zapewnić sobie strzał w żyłę lub wypić alkohol lub wciągnąć marychę. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, widziałem, byłem świadkiem takich operacji. To się po prostu w głowie nie mieści. Nie może być ten terapeuta jak baranek, bo po prostu jeżeli wchodzi w dialog z tym człowiekiem, który ma wmontowanego szatana, to zaczyna wchodzić w dialog z tym szatanem, a to chodzi o to, żeby tego szatana ukręcić mu ten rogaty łeb najpierw. I metody niestety nieraz drastyczne, ale sorry, taka była sytuacja. Znaczy ja tutaj będę w ogóle też, jakby można powiedzieć, bronił Marka Kotańskiego. Nie tylko w ogóle za to, co prawda uczynił, bo uczynił naprawdę rzeczy wielkie, ale też za jego, bo niektórzy prawda krytykują to, że on wszedł w pewien alians z władzą. Ale ten jakby jego alians z władzą był w pewnym sensie niezbędny do tego, by on mógł, że tak powiem, pewne rzeczy wcielić w życie. I powiem tak, ta ustawa, która była przygotowywana i która była opracowywana w latach 80. Ja w ogóle akurat czytałem, prawda, dokładne, że tak powiem, propozycje tej ustawy, jak ona, że tak powiem, powstawała w ciągu tych, bo to w zasadzie trwało kilka lat. Zaczęło się w 82 roku, skończyło się w 85. I powiem tak, że ta ustawa oczywiście nie była idealna, że ta ustawa miała wiele złych, że tak powiem, punktów, które jak się jakby potem okazało nie wytrzymywały próby czasu. Natomiast gdyby nie Marek Kotański, to ona byłaby w ogóle znacznie, znacznie gorsza. To znaczy on jako prawda pierwszy wszedł na te salony władzy i po prostu tłumaczył tym, że tak powiem, tępym w ogóle bardzo często ludziom, że przede wszystkim trzeba leczyć przyczynę, a nie skutek. I że jakby nie wolno bezsensownie penalizować. Nie wolno zamykać za byle co, prawda? Bo to, że ktoś ma przy sobie jednego jointa, to jeszcze nie jest przestępstwo, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trudno to było tym ludziom uświadomić, nawet w ogóle niektórym bardzo wykształconym. Natomiast tutaj jego zasługi są w ogóle naprawdę niewątpliwe, bo jak mówię, gdyby nie on, ta ustawa, przy której w ogóle bardzo często siedzieli, że tak powiem, prawnicy nie mający pojęcia o tym, czym jest narkomania, bez niego byłaby dużo gorsza. Nie, tak tym był problem też z makiem. Oni się po prostu też bali, że ludzie zaczną protestować. Jednak z maku, z hodowli maku utrzymywało się bardzo wiele osób, a tak naprawdę to była likwidacja pól makowych. No, tak, tak. Prawda? Więc oni się bali protestów. No, wiesz, tak, były. Ludzie przecież w ogóle... Więc gdyby oni się bali, że... Ja czytałem takie listy, gdzie ludzie prawda, pisali, no ale jak to? Przecież ja w ogóle całe życie na działce hodowałem mak na makowiec na święta. Właśnie, i co? I ja teraz nie będę miał tego makowiec. I nagle tego nie będzie, więc jak gdyby... Tak, a medycyna ludowa, nie wiem czy znacie panowie ten sposób, ale w medycynie ludowej Polski od lat był taki sposób, że jak dziecko było płaczliwe, rozrabiało, nie chciało zasnąć, rożek z płótna, mak, miód i po prostu mleko makowe dawało się possać dziecku i dziecko zasypiało. Więc, ale zostawmy może tę metodologię, bo chciałbym powiedzieć jeszcze o drugim szatanie, który był czynny w tamtych latach, który się pojawił de facto w środku lat 80. to była amfetamina, która była najlepszą amfetaminą w zasadzie w Europie. Tak, no, to była produkcja rodzima, w sensie zaczęła się tutaj produkcja i najpierw z tego, co mi wiadomo, to duży eksport szedł do Szwecji, do Skandynawii, tak. Przez promy i przez to wszystko, to masowo. Natomiast tutaj w naszym kraju trzeba mieć świadomość, że amfetamina... człowieka, który w ogóle obsługiwał ten szlak, może tak, spieszkował. No. Przecież trzeba wiedzieć o tym, że amfetamina była masowo używana przez zomowców w pierwszych chwilach stanu wojennego. To Kodym mi opowiadał, jak po prostu zatrzymało go ZOMO gdzieś tam w Trójmieście i już nie mieli co z nim zrobić, bo był taki dziki tłum tych zatrzymanych, to go po prostu wrzucili na salę, gdzie jedni z akcji zjeżdżali, a drudzy wyjeżdżali na akcję. I tam centralnym punktem tego pomieszczenia był stolik, na którym stał wielki talerz. Na tym talerzu była usypana kupa po prostu amfetaminy w proszku i leżały łyżeczki. I oni po prostu, ci, którzy szli na akcję podchodzili, walili w nos raz i drugi i pałę w rękę i tarczę i naprzód. To było z tej strony, a ze strony właśnie muzyków i tak dalej zaczęła się ta amfetamina. Potem w latach 90. zaczęła się pojawiać amfetamina z Rosji, która była tragicznie po prostu mocna i niestety tańsza niż Polska, więc po prostu znowu to był taki jakby kompot w stosunku do tej czystej chemicznie, o której tu była mowa. No i ja poznałem wielu ludzi, że oni, część z nich jeszcze żyje na szczęście, ale to, co ten narkotyk zrobi im z głowami, to nie życzyłbym nikomu, żeby choćby część z tych objawów miał. To było po prostu dewastujące totalnie, a przejście z epoki 80 na 90 to też dla tego środowiska był niezły cios. No był, no to wtedy dopiero się zaczęła tak naprawdę narkomania na wielką skalę w tym środowisku. Tak, dlatego że proszę pamiętać, że w latach 80 to myśmy grali te jarociny, te koncerty. Byliśmy, że tak się wyrażę, takimi messengerami wolności dla naszej publiki. Czy to był jazz, czy to był w większym stopniu rock, czy post-punk, czy punk, czy reggae. Wszystko pięknie, ładnie, ale jak przyszedł rok 90, no to okazało się, że ten cały biznes jest już niepotrzebny, bo ludzie chcą kupować banany, chcą pójść na stadion, pohandlować z ruskimi, chcą taniej chińszczyzny coś kupić, coś w ogóle, jakiś dorobek materialny. I zaczęli słuchać disco polo. Tak, zaczęło się disco polo i cała ta fala tych muzyków, o których tu mówimy, była w sytuacji pod tytułem Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Jaka to była wtedy frustracja, jakie były kłopoty ekonomiczne również. No bo co, było się na ustach wszystkich, grało się te jarociny, koncerty, kluby, gwarki, żaki, pałacyki, wszystko to i nagle się potem okazało, że już jesteś niepotrzebny człowieku, jesteś na aucie. I to rodziło potworną frustrację, a wtedy właśnie, proszę bardzo, szybki strzał, proszek w nos i już mamy wesoło w życiu, w cudzysłowie. Tak, tak, potem się jeszcze pojawiały różne wynalazki, które przychodziły z zachodu i to nie tylko te poprawiające nastrój taneczne, ale tak naprawdę dopiero w latach 90. pojawiła się ta brązowa heroina, czyli brown sugar. No tak, tak, tak. To wiele osób też przepłaciło to zdrowiem, jak w przypadku Sadowskiego życiem. Tak naprawdę jedna rzecz, której tutaj jest zapominamy, że w ogóle bardzo często jednak ciągle tym narkotykiem numer jeden jednak był alkohol. I bardzo często łączono te środki ze sobą, nie? Czyli jakby w momencie, kiedy prawda, było za mało narkotyku, żeby prawda, się, że tak powiem, obsłużyć w dwóch czy w trzech, no to prawda, do tego jeszcze dochodziła wódka i tak dalej, i tak dalej, którą... Wszystko, no wódka... Ponieważ wódka jest równie silna jak heroina, więc i naprawdę wielu heroinistów wychodziło z ciągu heroinowego za pomocą wódki, więc tak. Nagle mieliśmy heroinistów i alkoholików jednocześnie. Ale nie tylko to, bo wódka była trudno dostępna w tym sensie, że była na kartki przecież do końca lat 80. to pierwsza sprawa, więc na przykład... Chyba, że się do Poweksu wpadło. No, to tam nie dla tego towarzystwa na pewno. W każdym razie na przykład tak zwany bełt, czyli od 23, czyli jabol. To było... To taki podstawowy widok w Jarocinie, to były dwa napoje, które tam dominowały wśród panczurów. Ja to pamiętam, no bo przechadzałem się między tymi ludźmi z tą plakietką wykonawcy, szerząc pomruku znania, no bo to już samo to człowieka nobilitowało, no ale były dwa napoje, które tam dominowały. Pierwsze to było mleko w woreczku, i bułka do tego, jak było szczęście, a drugie to był bełt z gwinta pity. I to po prostu nic innego ja tam nie widziałem. Tutaj jeszcze jesteśmy przy, że tak powiem, subkulturze właśnie punk rockowej. To trzeba jeszcze tutaj pamiętać, a ja w ogóle też trochę tych ludzi znałem i z Gliwic, i w ogóle była taka silna też załoga pod Gliwicami, było takie bardzo w ogóle robotnicze miasteczko Knurów. Tam w zasadzie same kopalnie, tam w ogóle była strasznie silna załoga punkowa. To trzeba jeszcze tutaj pamiętać, że już jesteśmy przy narkotykach, że tak zwane słynne kleje, prawda, że to też było coś, co... A to była masakra. To było coś, co po prostu przynosiło naprawdę strasznie śmiertelne żniwo, a co najgorsze właśnie na przełomie lat 80. i 90. Półtapen i rozpuszczalniki zaczęły być w ogóle dostępne w każdym sklepie. I to był jakby najprostszy, taki najtańszy, że tak powiem. Ja od razu powiem, że moje pierwsze zetknięcie z tym problemem, bo problem kleju w Polsce to był już od lat 70. Wcześniej było tri, prawda? Tak, było tri, ale potem to. Ja jak jechałem na pierwszy koncert do Jarocina, ze swoim świeżo właśnie otrzymanym, przyjechała tam od firmy Langowski, przyjechała do mnie paczka z tym moim Juno 106 Rolanda, na którym całe lata 80. grałem i nagrywałem jak leci wszystko. To ten syntezator jeszcze w nowo zrobionej skrzynce świeżo u stolarza, związany paskiem wojskowym i do pociągu, i jechałem pociągiem do Jarocina. Tam ostatni etap to był taki pociąg lokalny, więc niezbyt wyszukany. I wchodzę do tego pociągu z tym Rolandem, rzucam go na półkę i wchodzę i widzę taki obrazek. Siedzi naprzeciwko mnie starsza babcia, taka w chustce, a obok niej siedzi jakiś panczur i obok niego siedzi drugi panczur i mają worek przy sobie z klejem. I w przedziale, bo to był taki przedział taki długi, to nie był taki tam sześcioosobowy, tylko to był taki wagon z ławkami. I w przedziale zaczyna walić tym klejem, po prostu śmierdzieć. A ci po prostu na oczach tej babci wciągają, tylko chowają ten worek gdzieś tam pod tą ramoneskę, czy co tam mają, jakąś kurtkę i to tak zaciągają z tego. Jak ja to zobaczyłem, to po prostu nie wstrzymałem i wyzwałem ich w najgorszych słowach. Powiedziałem, co wy tu skurwysyny robicie? Starsza pani obok siedzi. Co to jest za bydło? Zaraz wykopię z tego pociągu. W pędzie. Won mi stąd. Ja tam jadę grać koncerty nie dla takich skurwysynów jak wy. Won mi stąd. No i oni się przerazili. Jedyny skutek, jaki osiągnąłem, to poszli i się stłoczyli w kiblu. I po prostu do tego Jarocina dojechałem, czując smród tego kleju z ubikacji. Tam jak się zapukało, to oni niechętnie, ale otwierali. Więc to typu rok i już po prostu mózg zniszczony, bezpowrotnie. I takich ludzi były, tam to był masowy narkotyk, bo tani jak cholera, to już taniej być nie mogło. Zresztą warto przypomnieć, ja byłem w 87 albo 8, to w zasadzie wtedy była w Jarocinie prohibicja i jedynie co było otwarte i cieszyło się powszechnym wzięciem, to był taki sklep przy rynku chemiczny, chemiczny. Prohibicja była, prawda, w Jarocinie, ale już nie było już w sąsiednim miasteczku w Pleszewie i prawda, wszyscy jechali z Jarocina, cały pociąg jechał 15 minut do Pleszewa, w Pleszewie w ogóle prawda, wszyscy prawda, kupowali co się tylko dało, no głównie jabole, bo prawda, nic innego jabole, nie było. Bo one były poza kartkami. No, a poza tym trzeba jeszcze pamiętać o tym, że prawda, w Jarocinie bardzo szybko miejscowa społeczność poczuła, że tak powiem, możliwość zarobku i tam funkcjonowały bardzo dobre meliny, które były w ogóle świetnie zaopatrzone. Były meliny, były bimbrownie, a jakże... a co więcej, jak na przykład było w Jarocinie pole prawda, namiotowe, to po polu prawda, namiotowym chodziły takie babcie, które miały siatki i mówiły wino, wódka, prawda? I można było kupić. Więc to... No więc ogólnie rzecz biorąc, taka była strona operacyjna spożywania takich czy innych poszerzaczy świadomości. Potem się pojawiły grzyby i kotlina kłodzka słynąca z tych, prawda, psylocybów. To już jest epoka nieco nieco późniejsza, aczkolwiek wcześniej... o nie, grzyby to połowa lat 80. To... Tak, tak. Ja mówię już o takim... Jak Castaneda bo to w piśmie Literatura w Polsce drukowany był Castaneda w odcinkach. I to było w połowie lat 80. i oczywiście za tą lekturą poszły tłumy chętnych i okazało się, że jest haj jak stąd do Rzeszowa. No i już w ogóle to za zerowe pieniądze. Tak, zwłaszcza z tymi grzybami to jeszcze był taki problem, że oni nie uważali ich za narkotyki. To były święte grzyby, więc jak gdyby szamańskie, więc oni jeździli tam na No tak, dokładano do tego pewną ideologię, ale... No i tego było dużo, no właśnie skandal, jak gdyby... No właśnie, bo to, o to miałem zapytać, Tomku, jak to się stało, bo to, czego się również i między innymi swojej książki dowiedziałem, to faktu, że skandal był jednym z największych w ogóle dealerów. No to dla mnie sensacja też była, bo ja wiedziałem, że handlował i to jak gdyby nie było tajemnicą w mieście, natomiast nie sądziłem, że to były ilości przemysłowe, po prostu hurtownikiem. On handlował LSD, mówiąc dla państwa tutaj tak, niezorientowanych i to oczywiście z Berlina importował. Był dużym przedsiębiorcą. Dużym przedsiębiorcą, on, ponieważ był obrotnym chłopcem, który musiał przeżyć, bo on był w trybie przeżycia, miał bardzo skomplikowane dzieciństwo. Został oddany przez matkę do domu dziecka, więc to w ogóle strasznie musiało mu zadziałać na psychikę. I jeździł, jak wielu młodych Polaków w drugiej połowie lat 80. jeździł na handel do Berlina. A ponieważ był przemyślny i towarzyski, tam poznał Reinharda, głównego dilera kwasowego w Berlinie Zachodnim. Który zresztą był podłączony też do procesu wytwórczego. Tak. I w ten sposób niepozorny Darek z Nowego Miasta dostawał kwas LSD produkowany w zasadzie dla niego specjalnie, czyste, które przywoził do Warszawy. LSD tak silne, że jego wspólnik w tamtych wojażach i w interesach, Franek, do dziś wspomina, że gdyby mieli sprzęt, mogliby dzielić te kryształki, bo to było w kryształkach, a nie w papierkach, i dzielić je na 4 i też sprzedawać. I faktem jest, to jest taki zabawny element pisania tej książki, że jak rozmawiałem z tymi starymi załogantami, którzy bawili się tym LSD, to ewidentnie miałem wrażenie, że świecą mi się oczy i zaraz zaczną mlaskać. To ewidentne. I faktem jest, że on miał, ja nie znam się na samochodach, Volkswagena T1, taki dostawczy góras, i on przywoził cały ogóras przed kilka lat tego LSD do Warszawy. Tak, i to było w ogóle odporne na wszelkie, powiedziałbym, podejrzliwości służb celnych, bo to co kryształki? Ja tutaj właśnie chciałem w ogóle nawiązać do tego, ponieważ tak naprawdę do końca lat 80., znaczy do mniej więcej połowy lat 80., a nawet w wielu przypadkach do końca lat 80., tak naprawdę nasi celnicy byli w ogóle głównie skupieni na tym, żeby szukać, że tak powiem, literatury o treściach antysocjalistycznych, żeby szukać w ogóle... Nie daj Boże, drukarni jakiejś albo czegoś, żeby szukać przemytu złota, bo to też było istotne. Natomiast oni nie mieli pojęcia tak naprawdę, jak wyglądają, nie wiem, jak na przykład wygląda haszysz, jak w ogóle na przykład wygląda marihuana. Mieli z tego szkolenia, ale były to najczęściej szkolenia, które polegały na tym, że jakiś tam pan oficer pokazywał im slajdy. No to te slajdy nic nie pokazywały tak naprawdę, stąd też w ogóle bardzo wiele ludzi po prostu przywoziło z Zachodu. Kto mógł wyjechać, to przywoził. Ja sam znam takie opowieści, kiedy w ogóle osoba przewoziła taki duży w ogóle blok haszyszu i spytany, co to jest, odpowiedział: to jest hałwa. Nie? No i oczywiście celnik, proszę bardzo, hałwa może być i puścił dalej. Nie? Więc w sensie właśnie takim, myślę, że powiedzieliśmy aż za wiele o stronie takiej operacyjno-biznesowo... Nie, no, część rzeczywistości oczywiście, nie pochwalamy tego w żaden sposób. Nie promujemy ani narkomanii, ani natomiast do tych postaci, które tutaj są w tej książce, bo chcę powiedzieć, że Tomek Lada jako autor wykonał absolutnie pionierską pracę. Pełna zgoda. W tym sensie, że po prostu stworzył książkę, w której nie ma żadnych jego osobistych wynurzeń, tak zwanych inteligentnych pytań, mniej lub bardziej, tylko on w tej książce umiejętnie zmiksował ze sobą, jak rasowy DJ, wypowiedzi różnych muzyków o bohaterach, tych trzech bohaterach tej książki i stworzył z nich przepiękną, bardzo taką linearną narrację prowadzącą na osi czasu od początku aż do końca, przez co ta książka ma walor prawdziwie obiektywny. To jest po prostu, to są wypowiedzi świadków epoki, a nie jakieś, że tak powiem, hipostazy, które tworzy wdzięczący się do siebie autor. Więc tu składam głęboki hołd, bo ta książka jest poruszająca, ona odsłania wiele aspektów życia tych kolegów. Ja się na przykład dowiedziałem paru rzeczy, których nie wiedziałem z historii Jasia Routa, z którym spędziłem kawał czasu w życiu, no bo taka akurat historia nas połączyła. Ale to jest rzeczywiście poruszające, bo to jest przede wszystkim prawdziwe. Do bólu. I to do bólu. To jest taka prawda. To jest prawda. Tu nie ma ani autokreacji, ani kreacji rzeczywistości. Dodam też, żeby nie było tak... Przepraszam, panie Wojtku, że wejdę w słowo, ale czasami spotykam się z ludźmi młodymi, około 20 paru lat, którzy już się urodzili w trzeciej RP, niektórzy już w latach 2000 czy na początku lat 2000, i oni za sprawą różnych działań, także politycznych, lewicy, widzą ten PRL jako taki kraj kolorowy, wspaniały, bo już ich rodzice gonili robotą, za kredytem, za spłatą kredytu, więc im się wydaje, że to był taki świat, że się pracowało od 8 do 15, wszystko się miało, tak jak teraz, tylko no może trochę było, ta rzeczywistość była uboższa, nie? Ta książka odsłania też taki mrok, neurotyczność świata lat 80. Każdy, kto te czasy pamięta, oczywiście z punktu widzenia takiego, jak na przykład dla mnie to była jakaś część mojej młodości, nastoletniej, ale bym nie chciał tego świata wracać. Szarych, brudnych ulic, tego wszechogarniającego syfu, chamstwa, pijaństwa, które było bardzo widoczne. To, co jest teraz, to jest nic. To był świat, gdzie po wypłacie połowa robotników w dzielnicach robotniczych po prostu leżała na chodnikach, nie? Dosłownie. Tak, no i przechodząc do materii tej książki, która jest tutaj bohaterką tego spotkania, ja mogę powiedzieć tyle, że tak jak mówiliśmy na początku, jesteśmy olewani jako, mówię tutaj o tej generacji tamtego czasu, jesteśmy olewani przez kolejne generacje polityków, władców, rządców. Masowo jest wykładany olbrzymi pieniądz na jakieś tam igrzyska dla ludu. Nikt nie myśli o dokumentacji tych zjawisk, a proszę pamiętać o tym, że... My tu myślimy. No, Bogu niech będą dzięki. Mówię o skali jakiejś porządnej, masowej, a my nie jesteśmy z żelaza, my już umieramy. Ja mam 66 lat, pożegnałem w ciągu ostatnich lat Sławka Gołaszewskiego, Roberta Brylewskiego, Pawła Kelnera-Rozwadowskiego, Gucia, który jeszcze jest w książce, Gruszkę. I tak mogę jechać nazwiskami do oporu. No, Kora zmarła, Tomek Stańko zmarł, Andrzej Przybielski. Wszyscy oni, ci geniusze muzyczni, te wielkie postaci naszej sceny odchodzą. I za chwilę już nie będzie w ogóle komu opowiadać. Ja się tu strzępię. Ale faktem jest, że to i dobrze powiedziałeś, bo na przykład takim dla mnie potężnym sygnałem do tego, że trzeba to napisać, była śmierć Pawła Kelnera-Rozwadowskiego. Ewidentnie po prostu bardzo inteligentny, świetnie wypowiadający się człowiek i pomyślałem, Boże, następny. Tak, był i go nie ma, rozumiesz? Gwałtownie. Zaraz potem Piotrek Strojnowski z Dabu, Piotr Strojnowski, który wspaniale wrócił po mrocznych latach. Ja z nim rozmawiałem, zresztą świetna postać, bo on się też terapią zajmował. Tak, tak. Wspaniały przykład człowieka, który wyszedł z narkomanii po to, żeby potem pomagać innym. Tak. Zajmował się zresztą tworzeniem przepięknej biżuterii srebrnej, nie tylko. Więc chodzi o co? Że nikt nie łapie w czasie tych wszystkich postaci. One odchodzą. Jest taka sztuka amerykańska, drzewa umierają stojąc. No właśnie umierają stojąc. Nikt do nich nie podchodzi, nikt o nich nie pamięta, no bo w pewnym momencie schodzą z rozdzielnika, schodzą z wesołkowatej telewizji, pytanie na śniadanie, tak. Jest tam idą opowieści naprawdę niezwykle zajmujące. O tym, jak zmieszać tam kapustę, powiedzmy, z cebulą i jak podlać sosem, żeby było smacznie. A w międzyczasie zdychają jak ludzie, no po prostu nieraz w ciężkich bardzo warunkach, bo to też trzeba powiedzieć, że tam nie wszystkim się udało w tym towarzystwie. Nie wszystkim. Ja pamiętam takich ludzi, pamiętam jak świętej pamięci Wrona, który już był w stadium końcowego upadku, na rynku Nowego Miasta podszedł do mnie i próbował mi ożenić, mówiąc kolokwialnie, zegarek, który komuś podprowadził. To były takie historie. Nie gwiazdy rocka, nie gwiazdy sceny, a tu Jarocin, a tu wielkie życiorysy, a tu artystyczne uniesienia. Nic z tych rzeczy. Nędza, upadek, głód, deklasacja kompletna, degeneracja i oczywiście wtedy dodatkowy motyw, żeby walić w żyłę, czy pić, czy się rozkładać fizycznie. To wszystko, ja takich życiorysów mogę tutaj przytoczyć 50, tylko że przy tych ludziach nikt nie był, kiedy oni już chylili się ku upadkowi, kiedy jeszcze żyli, mogli coś opowiedzieć i wreszcie kiedy umierali. Tam nie było już nikogo przy nich. Tam było pusto, bo oni nie byli weseli, nie byli tacy medialnie sprzedajni, nie byli tacy grzeczni, nie byli tacy, że coś fajnego powiedzą w telewizji i będzie przyjemnie. No. Przykład Czesia Niemena. Czesio Niemen, który w pewnym momencie był traktowany przez te nowe media tej Nowej Rzeczpospolitej jak jakiś taki poczciwiec, który przyjedzie na ten Sylwester i zaśpiewa seno w Warszawie i będzie pięknie, wszyscy poklaszczą. Nikt się nie interesował tym, co on tworzył na bieżąco, jego wrażliwością, jego przekazem. On coś tam pisał w piśmie tylko rok, jakieś swoje przemyślenia publikował, ale nie było miejsca dla niego, bo on był za mądry. Trzeba było być znacznie głupszym niż on był, żeby go dopuścić do kamery, do obrazu, do telewizji. To samo dotyczyło Roberta Brylewskiego, to samo dotyczyło Kellnera, wielu innych bohaterów tamtych czasów, którzy byli inteligentnymi, wspaniałymi ludźmi. Mieli bogate życie wewnętrzne, mieli swoje przekazy, tworzyli. To byli ludzie, którzy żyli sztuką. Ja wiem, po prostu ja jestem częścią tego plemienia. Myśmy po prostu, Robert wpadał do mnie do domu nad Ługą. Jak dzieci bawiliśmy się godzinami, podłączaliśmy te gitary, sprzęty, które wreszcie można było w 90-tych latach kupić, bo przedtem kupno gitary było problemem. Ja za swój syntezator to mogłem kupić mieszkanie w Peweksie. Jak matka się dowiedziała o tym, to po prostu nie była w stanie tego pojąć, po jaką cholerę ja to w ogóle kupiłem. Rozumiecie? To były takie sytuacje. I teraz wreszcie przyszły czasy, kiedy mogliśmy to mieć. Tworzyliśmy, byliśmy w kontakcie, i bawiliśmy się dźwiękami, muzyką, żyliśmy tym. Cały czas żyjemy. To jest nasze życie. Ja nie kłamię. Ja mam swoje lata już w tej chwili zdecydowanie bliżej pewnie mety niż w początku, ale cały czas mnie to cieszy, cały czas mnie to raduje, cały czas mnie to jak Robert do mnie przychodził, to była taka, gdzie dwóch się gromadzi w imię moje, ja jestem, mówił Jezus Chrystus, prawda? Ta sytuacja. Tylko że przy tych sytuacjach to nie jest medialne, to nie jest sprzedajne. Opowiadanie to jest tylko, nikt nie chce tego opowiadać, panie Wojtku, bo to jest opowieść, sam znam młodych ludzi, którzy chcieliby zrozumieć, jak wyglądało życie towarzyskie w latach 80. Zrozumcie tę jedną rzecz. Że jak żyli ich rodzice. Zrozumcie to, młodzi słuchacze, to może taki przekaz, jeden z ostatnich, czy w każdym razie nie pierwszy. Mam nadzieję, że rozpoczynamy dopiero. Zrozumcie jedną rzecz, że tamta wspólnota z tamtego czasu była tak mocna i tak głęboka, że łączyła nas na całe życie. Ja, jak się spotkałem z Robertem Brylewskim, świętej pamięci, podkreślę to, bo to był święty człowiek przy wszystkich swoich upadkach. Jak się spotkałem w 1984 roku wiosną, jak wylądowałem tutaj w Warszawie, tak byłem jemu wierny i on mi był wierny do końca. Gdyby żył, to byśmy dalej nagrywali z szumem. Mieliśmy w planie Kryzys Elektro we dwójkę, już zaczęliśmy próby w tym kierunku, zagraliśmy nawet koncert, tylko we dwójkę, z taką fajną elektryczną mutacją tej muzyki. No, nie zdążyliśmy, bo stało się, co się stało, ale chodzi o co? To jest tak samo jak w innej metaforze. Mówi się o tym, że wspólna służba w wojsku ludzi wiąże na całe życie. Nas wspólna służba w tej muzyce tamtego czasu, podłego, ponurego, potwornego, nas połączyła na całe życie. Tylko że to nie jest, jak mówię, efektowny temat dla ludożerki, bo teraz się sprzedaje po prostu inny kit. To jako nastolatek mogę powiedzieć, że mogę złożyć hołd dla pana pokolenia i osób wtedy tworzących, bo te rzeczy, które wtedy powstały, do dzisiaj są dla mnie jakimś takim estetycznym, artystycznym, także w warstwie tekstowym punktem oparcia. Jak już słucham tego chłamu, które jest na prawo i lewo, jak sobie odpalę płytę Republiki Nowe Sytuacje, czy Historię Podwodną, czy nawet pojedyncze utwory, nie wiem, Lecha Janerki, czy Brygady Kryzys, czy już Siekiery, którą wspominałem, to ja czuję, pomimo że one powstawały w bardzo ponurych czasach, dużo lepszy, dużo głębszy przekaz niż dzisiaj ma, nie wiem, najbardziej wyszukana muzyka, która jest grana po radiach i telewizorach. To jest oczywiste. Taki na przykład... Może rap jest kontynuatorem tego, co wy wtedy robiliście. Może być. Taki Krzysztof Kaman-Kłosowicz, dla mnie Kaman. Człowiek, który całe życie tworzył i stworzył naprawdę rzeczy wybitne, jeśli chodzi o muzykę. No, są ludzie, którzy twierdzą, że on był wręcz, można powiedzieć, bardem Solidarności i bardem okresu stanu wojennego. Prawdziwym, bo tkwiącym tu, w tym syfie, po uszy i działającym. Z tym Mickey Mausoleum, z tym Big Beatem, zresztą z obiema tymi informacjami z nimi grałem i nagraliśmy też płytę ostatnio, parę lat temu dobrych. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jego życie jest przykładem tego, jak się traktuje takich artystów. Że miasto Wrocław, w którym on mieszkał i mieszka nadal, nie kiwnęło palcem w bucie, żeby mu pomóc. On mieszkał przez kilkanaście lat w kontenerze robotniczym, nieogrzewanym, bo nie miał, po prostu był bezdomny. Mieszkał w kontenerze, takim jak się na budowach stosuje. Ogrzewał go przy pomocy takiej kozy na węgiel i na drewno. Jak się potem okazało, podtruwał się systematycznie w ten sposób tlenkiem węgla, co wywołało potworne kłopoty zdrowotne u niego. I miasto Wrocław, które... Pozdrawiam serdecznie rządców miasta Wrocław, pana prezydenta, jego wszystkich poprzedników i następników. Miasto Wrocław przyjęło w swoje mury słynnego w całym świecie muzyka jazzowego, którego obecnością bardzo się chwalą i wypinają pierś z powodu, że przyjęło. Miasto to dało temu muzykowi, z tego co wiem, nieodpłatnie, czy w dzierżawę, czy jakoś tak, że dało mu duży lokal mieszkaniowy, żeby miał tam swobodę tworzenia. A w tym czasie Kaman zdychał w kontenerze niedogrzewanym. Autentyczna opowieść, to już żeby dobić temat, że bywało, jak mi opowiadał, że u niego w tym kontenerze, jak się budził z rana, to szklanka z herbatą była zamarznięta. I musiał dopiero napalić w tej kozie, żeby się napić herbaty. I to jest ta rzeczywistość, proszę państwa. Kaman się z tego kontenera wyprowadził jakieś 4 czy 5 lat temu dopiero, tylko dzięki temu, że jego znajoma przygarnęła go do swojego domu, który jakoś jej się udało kupić w tym Wrocławiu. No tak się traktuje tych ludzi. To są te wielkie kariery sceniczno-rockowe, prawda, z lat 80. No to jest wstyd, poruta. To jest właśnie dla mnie najczystsza emanacja tego urzędowego, urzędniczego, politycznego chamstwa. Robert Brylewski też miał problemy, gdyby nie Natalia. Robert Brylewski to samo, wiadomo. Na koniec jakoś wylądował. Ale mówię, to jest czyste chamstwo. To jest chamstwo stosowane. To jest chamstwo, to jest... Panowie politycy, wy macie tę krew na rękach. Bo wyobrażacie milionami, setkami milionów tu... Przypominam, że w tym we Wrocławiu słynna impreza, jakiś kretyn wymyślił, że koncert zespołu Queen zrobi. No oczywiście już bez Freddiego Mercurego, ale z jakimś innym wokalistą. I straty, jakie ten słynny w całym świecie zespół Queen przyniósł, to było chyba z 10 milionów w plecy poszło. Ale się nie myśli o Kamanie z Wrocławia, o prawdziwym twórcy, o człowieku kultury przez duże K. Kimś, kto przeszedł do historii tego kraju, do historii tej kultury, wypierdziela się w kosmos 10 milionów, jakiś tam zastępca prezydenta czy inny debil, wydał na to po prostu niewiarygodne pieniądze, bo oczywiście do tych aborygenów z Polski, to ci ludzie z Anglii, ja to wiem, bo akurat przez przypadek zdarza się, że od 1986 roku koncertuję w tej Anglii. to oni ten poprzą biznes brytyjski, jak z nimi gadam. Często tam co parę lat jadę na trasę koncertową, czy tam mam swoją, że tak powiem, stałą ścieżkę tam. To oni mówią, że dla nich Polska to jest po prostu kraj mlekiem miodem płynący. Bo to w tym kraju tych debili płaci im się 10 razy tyle niż w innych krajach. Jakikolwiek czwartoligowy zespół z Wielkiej Brytanii przyjeżdża tu do Polski i kasuje 20 000 euro w ogóle, czy się stoi, czy się leży. A oni w Anglii to w ogóle nie są w stanie napełnić klubu 500-osobowego. Ale no to przy zagraniczny zespół na wielki festiwal popkulturowy. No to jest ta skala mizerii umysłowej. Ja przepraszam, że o tym tak mówię wprost. To, że Kaman żyje, to jest cud boski. To jest cud boski, ale on żyje nie dlatego, że mu ktoś pomógł, z tych, którzy powinni mu pomóc. I kurwa wasza mać, skurwysyny, powinniście na kolanach do niego przyjść i go prosić o przebaczenie i przynieść mu w zębach lokum, jakąś zapomogę, czy jakiś pieniądz, czy coś. To jest wasz psi obowiązek. Panowie w tych bęwicach, w tych garniturkach od Armaniego i popolani tą wodą kolońską. No gdzie wyście byli, jak on tworzył, jak się męczył? Gdzie wyście byli, jak całe to towarzystwo coś robiło? Dlatego dla swojej ojczyzny. Bo to oni nie mówią tego wprost, że Bóg, ojczyzna, honor, blizna i tu, tego. Nie, oni skromnie robili swoje. Przeszli do historii kultury. Tylko że przeszli na goło i są w tej chwili golasami, są schorowani, są u końca swojej drogi i mają bardzo gorzkie przemyślenia. Ale Wojtek ma rację, bo ja też się spotkałem z paroma zawodnikami właśnie z pierwszej załogi, którzy mają problemy egzystencjalne poważne. Tak, ja to rozumiem. Znaczy, okej, pamiętajmy o tym, że oglądają nas różne osoby. Jest godzina 19:27, stream jest ogólnodostępny, więc apelowałbym tylko o nieużywanie słów powszechnie uważanych za wulgarne. Ja przepraszam bardzo, ja w ogóle nie przeklinam w miejscach publicznych i staram się, jak widać było z dotychczasowego przebiegu, mówić w sposób cywilizowany. Ale doszliśmy do takiej granicy, że wiecie panowie, po prostu nie wiem, jak potrząsnąć tymi ludźmi, jak im w tych pustych łbach przestawić, żeby oni zrozumieli, co tu jest ważne? Co to jest kultura narodowa? Co to jest twórczość? Jaka jest waga tego? Myślę, że o tym dlatego warto rozmawiać i warto o tym rozmawiać w sposób możliwie wyważony. Ja rozumiem, że emocje czasami się pojawiają i to jest jak najbardziej zrozumiałe, zwłaszcza, że chodzi o ludzi. Ja byłem w kontenerze u Kamana nieraz i widziałem, jak on mieszkał. Nie mam co po prostu tego... Gdyby kogoś z tych juziów w tych garniturach od Armaniego wstawić do takiego kontenera na 2 dni, to on by umarł. Po 2 dniach już by nie żył. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i absolutnie wierzę w pana lojalność wobec przyjaciela i wiem, że pan takową posiada, tylko musimy tonować jak gdyby przekaz, żeby... Już się zamknąłem, już się stonowałem. Żebyśmy mogli dalej rozmawiać, żeby nikt tutaj nie stawiał zarzutów o to, że padają zbyt mocne słowa. A zależałoby nam chyba na tym, żeby się tutaj spotykać i rozmawiać. Że padło tutaj pseudonim Kamana, ponieważ jest to ewidentnie bardzo wybitny artysta. Jak najbardziej z nami, słucham. Wiem, że na przykład powstała jego biografia, której nie ma kto wydać. Wiem. No to jest tak jak film o aptece, który jest, nie może być wyemitowany. Właśnie jest coś takiego. Niejasnych. Jest bardzo dużo postaci właśnie artystów, którym nie chcę mówić o zapomodze, ale których dokonania są tak istotne, że państwo powinno stworzyć jakiś system, który im pomoże po prostu. Była ustawa reprograficzna, ale chyba lobby, które produkuje i sprzedaje dużo sprzętu elektronicznego, chyba zablokowało możliwość jej realizacji. Ja ustawa reprograficzna, akurat jestem w temacie. Przez lat X idzie walka ciężka o kwestię ustawy tej reprograficznej. Są czynione olbrzymie naciski ze strony środowisk twórczych, artystów wszelkiej maści, żeby te pieniądze wreszcie zostały przekierowane do artystów. Ale w ogóle jeszcze dodatkowa rzecz, bo o niej też nikt nie wie tutaj, bo to artyści to są w Polsce takie motylki. Lata motylek ma kolorowe skrzydełka, żywi się jakimś pyłkiem, zawiesiną z powietrza. O, skrzydełka mu się w dół skierowały, opadł na ziemię już po nim. A to następny motylek przyleci. I teraz ktoś, czy społeczeństwo polskie wie, o tym, że artyści są pozbawieni opieki zdrowotnej, ubezpieczeń emerytalnych. Nikt się tym nie zajmuje przez 30 lat. Przy okazji na szczęście ustawy reprograficzne to się pojawiło. I oczywiście tu się pojawiła też cała fala kontrkomentarzy napędzanych niewątpliwie przez lobbystów dystrybuujących sprzęt, sprzedających ten sprzęt, różnych hurtowników, którzy pokazywali jako artystów tych, którzy są celebrytami, mylono pojęcia i tak dalej. Nie, no tak, oczywiście. To jest inna sprawa. Jak gdyby dzisiaj musimy i tak z racji czasu upływającego kończyć. Ja zachęcam do sięgnięcia do książki. Poruszyliśmy sprawy trudne, poruszyliśmy sprawy mroczne, ale mówię, taka w jakimś sensie była ta rzeczywistość, którą opisał Tomasz Lada w książce Zagranie na śmierć. To nie były proste, łatwe czasy. Mówię, dla wszystkich tych, którzy mają też resentyment jakiś wobec komunizmu, znaczy nie tyle komunizmu, bo tu nazwać nustro i komunizmem to był ten tak zwany realny socjalizm, to dlatego warto książkę czytać, żeby zobaczyć, jaki to był tak naprawdę świat. Tak, to w ogóle historia instrumentów, historia w ogóle płyt, obrotu kaset. O tym można było robić i mam nadzieję, że będzie się udawało dalej robić debaty, jak to po prostu wyglądało, w jaki sposób, jak się sprawy miały. Więc ja zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że się widzimy po wakacjach i że będziemy mogli kontynuować wiele różnych innych tematów po prostu dalej. Moim Państwa gościem był Wojciech Konikiewicz. Przepraszam za uniesienia emocjonalne, ale to było, mam nadzieję, ostatni raz. Muzyk, kompozytor, producent muzyczny. Tomasz Lada, dziennikarz związany m.in. z Życiem Warszawy, Życiem z Kropką, magazynem Brum, autor książki o aptece i autor tej książki oraz Bogusław Tracz, autor książki o hipisach, historyk i badacz Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Tomkowi za tę książkę. Jest wybitna i po prostu bardzo, bardzo potrzebna.